Dzień dobry, Monika Skrocka. Moim gościem dzisiaj jest Arek Bednarski. Arku, powiedz proszę kilka słów o sobie. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Bednarski oficjalnie, zgodnie z tym, co zapisane jest w urzędzie. Jestem trenerem sprzedaży, negocjacji, biznesu generalnie od 24 lat. Od prawie 30 lat związany jestem zawodowo ze sprzedażą. Awansowałem od handlowca terenowego, że tak się wyrażę, przez kierownika, dyrektora sprzedaży, aż po członka zarządu, w związku z czym gdzieś tą całą karierę taką zawodową, handlową przeszedłem. Jestem też praktykiem, dużo w życiu sprzedawałem, dużo negocjowałem, no cały czas się tym zajmuję, można powiedzieć. No napisałem też 18 książek, jak wiadomo, tak, troszeczkę tego wyszło. No teraz jest fajnie o tyle, że ten mistrz sprzedaży, ta moja tak jakby najbardziej rozpoznawalna pozycja, już będzie miała piąte wydanie i to też ciekawa historia pewnie z tym będzie związana. No właśnie, bo ty też to update'ujesz, natomiast to też widać, jak ktoś jest praktykiem sprzedaży. Ja też zawsze, jak zapraszam tutaj do okienka, to takie osoby, które cenię, ale które też wiem, że mają ten kunszt praktyczny, no bo sam wiesz, ilu jest dzisiaj trenerów na rynku, którzy nie sprzedawali nic poza swoimi szkoleniami, albo nie sprzedawali no, tej przysłowiowej paczki zapałek, prawda? I to jest zupełnie coś innego, prawda? Jakby mieć świetne teksty, zupełnie coś innego, zdarzyć to z żywym człowiekiem, prawda? Więc to też. Ale zacznijmy, Arku, od tego, kim chciałeś być jako dziecko? Jak to się zaczęło? Naprawdę, mam odpowiedzieć na to pytanie, tak? U mnie tak to wygląda, słuchaj, kopiemy. Dobra, ja nie będę wizerunkował się za bardzo. Ja chciałem być śmieciarzem, z tego względu, że ja trzeba się uczyć. Nie lubiłem szkoły, od dziecka, od najmłodszych lat nie lubiłem szkoły, zawsze byłem trochę innym dzieckiem, byłem dzieckiem dyslektycznym, dzisiaj to oczywiście jest jakby uwzględniane i się każdy troszczy i się przejmuje, a wtedy to nikt, wiesz, się nie przejmował. Nie piszesz B, tylko P, bo jak napiszesz B, a nie P, no to dostajesz dwóje. I ja po prostu, wiesz, już w drugiej klasie szkoły podstawowej dwóje przynosiłem, no bo nauczyciele nie mieli tej percepcji, którą mają dzisiaj. I to było dla mnie trudne. I wiesz, no dziecko w tym wieku ma, no potrzebuje tej akceptacji, tak, tych autorytetów, a to naprawdę było odrzucane i ja nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Oczywiście potem to się zmieniło, potem chciałem być marynarzem i tak bardzo mi się mocno to sprecyzowało w 70-tych latach, kiedy byłem młodym już takim chłopakiem i wtedy kupiłem taką książkę Witolda Urbanowicza Transatlantyki i przeczytałem tą książkę całą i po prostu zakochałem się, powiedziałem, chcę pływać na statkach, pasażerskich jakichkolwiek. A to była taka głęboka jeszcze komuna wtedy, gdzie wyjazd za granicę to ograniczył studem, ewentualnie na jakiejś tam chówce do NRD-ówka się jeździło, a ja nie jeździłem. No i 9 lat później byłem w tej szkole morskiej i skończyłem tę szkołę morską i pływałem na tych statkach, także gdzieś tam te marzenia mi się spełniły. No widzisz, czyli jakby cele i realizacja celów od samego początku. A jak zaczęła ci się pasja do sprzedaży i w ogóle sama sprzedaż? Bo to też wiesz, ja pochodzę z Częstochowy, tak? Z Częstochowy, która słynęła kiedyś, teraz już oczywiście tego nie ma, z tak zwanych medalikarzy, tak? Czyli jak ktoś przyjeżdżał pod Jasną Górę, to całe to, wiesz, podejście, ten podjazd pod Jasną Górę, to były ustawione takie stragany, budki takie, w których się sprzedało różne rzeczy, właśnie medaliki, zaczepiali cię, pokazywali ci medalik, zakładali ci na siebie, kazali cię kupować. To była taka mocno agresywna sprzedaż już wtedy. Były takie hasła, wiesz, o góry spod Jasnej Góry, taniocha tylko urocha. Chodzili, wiesz, tak wykrzykiwali. Także to taki targ, wiesz, prawdziwy. No i ja tam gdzieś zacząłem tą swoją przygodę, może nie w tym miejscu konkretnie, ale sprzedawałem lody pod Jasną Górą. I a ile lat miałeś? Ja wiem, ze 14 może? Znaczy, w ogóle pierwszą sprzedaż, jaką uzyskałem. Fajne, zobacz, uczenie przedsiębiorczości, nie? Coś, co czasem dzisiaj zanika, też niestety to przez te nasze prawne rzeczy, co jest głupotą, no bo dziecko też powinno móc umieć się zarabiać i właśnie trochę zobaczyć, czy że te pieniądze nie rosną na drzewie. Znaczy, wiesz, no, pierwszą rzeczą, jaką sprzedawałem profesjonalnie,
To były takie pędzle do golenia z borsucze sierści. To była ta, taka wtedy wow w Polsce. Wtedy to miałem chyba z 8 lat czy 9. No i zarobiłem nawet pierwsze pieniądze. Takiego sąsiada mieliśmy, Żyda, który właśnie to ściągał, posłuchaj, te pędzle i nam rozdawał. Myśmy je sprzedawali i potem dostawaliśmy z tego prowizję. Zresztą wiesz, to takie śmieszne w sumie. To, tak. Żadne te pieniądze, ale zawsze można było sobie dorobić na jakąś gumę do rzucia, wiesz, na jakieś cukierki. No, 8-latek ma inne potrzeby, więc inna monetyzacja jest, prawda? Tak, tak, tak. A te lody to już tak troszeczkę poważnie, bo to tam się stało, no i jakieś tam pieniądze troszeczkę większe się zarabiało. No i to generalnie było tak, a z taką pierwszą profesjonalną sprzedażą, taką stricte, na której naprawdę już można powiedzieć, że zarabiałem porządne pieniądze, to zaczęło się w 96 roku. Tak, czyli to wtedy mówimy o takich zarobkach, które pozwoliły mi normalnie funkcjonować, prowadzić działalność gospodarczą. W Polsce nie było to wtedy łatwe. Założenie działalności gospodarczej to były 3 tygodnie. No nie tak jak dzisiaj, że 2 kliki jesteśmy. I wiesz, no i kupić jakiś pierwszy samochód, wynająć sobie własne mieszkanie gdzieś tam w Trójmieście, tak w Sopocie. Także to taka już poważniejsza przygoda zaczęła się ze sprzedażą. No jeszcze tym razie, że z Częstochowy cię przeniosło, tak? No to już też to jest też inna historia, ale zobacz też, jaka jest mentalność. To znaczy mi Częstochowa też się kojarzy z taką przedsiębiorczością, tak jak po regionach sprzedaży, ale też z taką chytrością trochę, nie? Że tam jednak tak się inaczej przelicza się te pieniądze. No trzeba to też jeszcze, każdy jak pracował na różnych regionach sprzedaży, to myślę, że każdy region musi tam jakoś, no Polska nie jest równa, tak? Nie oszukujmy się, i to też jest chyba ważne takie świadomości. Tak, tak, są zdecydowanie takie regiony, gdzie ludzie inaczej myślą. Ja to zauważyłem właśnie po przeprowadzce do Trójmiasta, z Częstochowy, jak zacząłem szkołę morską, obecnie nazywa się Uniwersytet Morski w Gdyni. Ja wtedy studiowałem, to ja zauważyłem tę ogromną przepaść po prostu w mentalności ludzi, którzy mieszkali w Gdyni. To głównie, wiesz, ludzie, którzy prowadzili jakieś tam biznesy, marynarze, żony marynarzy, wiesz, to jest całe środowiska zupełnie inaczej myślące niż na przykład taka Częstochowa. Ja posłuchaj, powiem ci, sprzedawałem w 96 roku, zacząłem sprzedawać polisy, znaczy ubezpieczenia na życie, tak? To wtedy były takie, taki dziwny produkt, bo nikt nie wiedział, o co chodzi, tak? Jak to na życie mam się ubezpieczać? No i wiesz, trzeba było dużo czasu spędzić, żeby tym ludziom przede wszystkim wytłumaczyć, o co w tym biega wszystko. Wiesz, żeby tę potrzebę w jakiś sposób wykształcić. No i pierwszy raz to pojechałem do Częstochowy rodzinnej, tak, żeby tam posprzedawać. No i w ciągu tygodnia sprzedałem jedną polisę, wróciłem do Trójmiasta i w ciągu jednego dnia sprzedałem 4. I to właśnie pokazywało, wiesz, jaka to jest różnica, jak ludzie byli bardziej otwarci na takie rzeczy. No to też się mówi często, prawda, przy ustawianiu targetów w firmach, prawda, bo to też no, to trochę trzeba do tego dorosnąć. Niektórzy też myślą, że to kwestia konkurencji, prawda, tak jak mówisz, mentalności, tego, ile pieniądze są warte w danym regionie, prawda, jakie potrzeby są, więc to jest duża różnica. A powiedz mi proszę, no bo ty tutaj właśnie, no bezsprzecznie się kojarzysz z tym Mistrzem Sprzedaży, zresztą to jest na pewno jedna z lepszych książek sprzedażowych, którą warto przeczytać. Czy twoim zdaniem Mistrzem Sprzedaży może być każdy? To jest dobre pytanie, które często ja słyszę i które często ja też zadaję ludziom, i które gdzieś tam się pojawia w jakichś dyskusjach, może nie konkretnie mistrzem sprzedaży, ale czy można być dobrym, wybitnym sprzedawcą, czy to trzeba się z tym urodzić. Ja powiem tak, każdy może się praktycznie każdego nauczyć, każdego zawodu, tak? Czyli na przykład jeżeli nie grasz na skrzypcach, czy ja nie gram na skrzypcach, to jesteśmy się w stanie nauczyć grać na skrzypcach. Jesteśmy w stanie po prostu jakąś tam melodyjkę prostą zagrać, a przez długą ilość ćwiczeń, treningów jesteśmy w stanie dojść do takiego poziomu, że być może nawet koncert byśmy jakiś zagrali. Ale nigdy nie przeskoczymy pewnego poziomu, bo są ludzie, którzy przychodzą na świat z jakimiś takimi wrodzonymi cechami, to pewnie związane jest z budową mózgu, mięśni, wiesz, przesyłów nerwowych i tak dalej, nie będę zagłębiał, bo nie znam się na tym temacie, którzy mają ten talent wrodzony. I ja się przekonałem o tym, ponieważ mamy tu sąsiadkę, która jest skrzypaczką znakomitą i ona jakby właśnie ma ten wrodzony talent. Ona codziennie ćwiczy, ale ma ten talent, który pozwala jej zagrać pięknie. Po prostu wiesz, no jak słuchasz, to aż wiesz, chłoniesz to. I ja nie wierzę w to, że my jesteśmy w stanie się tego nauczyć. I ona mi pokazała 2 fajne przykłady.
takiego młodego chłopaczka z Chin, on kilkuletnim chłopaczkiem jest, który grał jeden albo chyba najtrudniejszy utwór w ogóle na skrzypce, jaki istnieje, i jak on to zagrał, to po prostu normalnie, wiesz, wow. A potem pokazała mi jednego z najbardziej znanych, uznanych skrzypków na świecie, który ma, wiesz, ogromną karierę, mnóstwo płyt nagranych, jest naprawdę mega autorytetem i sławnym muzykiem. I jak ja zobaczyłem, jak on to zagrał, no to z całym szacunkiem dla jego wieku i, wiesz, i talentu, i jakby doświadczenia, no było słychać tę różnicę. On po prostu robił to na zasadzie, wiesz, grał, bo grał, tak? A ten po prostu nadał temu ducha. I tak samo jest ze sprzedażą. Są po prostu osoby, które gdzieś tam mają coś takiego w sobie, taką, wiesz, chęć tu, wiesz, pogadać, zagadać, popytać, pokazać, zaprezentować. Lubią to, ten rodzaj interakcji, ale są osoby, które po prostu, no jakby, okej, okay, no mogą się tego nauczyć i mogą sprzedawać. Ja na przykład uważam się za osobę, która raczej się nauczyła sprzedaży, tak? Czyli ja nie jestem, wiesz, tak jakby taką wrodzonym, klasycznym sprzedawcą, w związku z czym ja się bardziej nadaję na przykład do sprzedaży biznesowej, gdzie trzeba, wiesz, innego rodzaju relacje nawiązywać z klientami, że trzeba budować tę wiarygodność, mieć kompetencje i tak dalej, niż do tak zwanej lżejszej, tej takiej bezpośredniej sprzedaży, tak? Która, wiesz, która wymaga jakiejś takiej bardziej bliskiej, szybszej interakcji. Uważam, że się można nauczyć sprzedawać, można się nauczyć sprzedawać na bardzo wysokim poziomie, można się nauczyć na takim poziomie, że dostajesz, nie wiem, 10 zapytań ofertowych i 8 z tego sprzedajesz, to jest dobry efekt. Tego się można nauczyć, ale będzie to nauczone, tak? No bo też sprzedaż jest powtarzalnym procesem, tak? I jakby to też jest, no na pewno zresztą to jest połączenie talentu i doświadczenia, prawda? No bo to, wiesz, to nawet ten chłopczyk, jeśli ma ogromny talent, a nikt by mu nie dał tych skrzypiec czy tam innego instrumentu, to by nawet nie był w stanie sprawdzić, prawda? I to, tak jak ty mówiłeś o tej dysleksji, to ja mam sporo osób też na konsultacjach, którzy mają takie przekonania, prawda? Że właśnie, nie wiem, właśnie w wieku szkolnym usłyszeli, że coś, to znaczy, że, prawda, dzisiaj, nie wiem, no piszą artykuły, robią wywiady, robią inne rzeczy, tak? I też pokazują się. Natomiast ty też w swojej książce nawet to okładkowo mówiłeś, tak? Że trzeba mieć taką naturę wojownika i cierpliwość mnicha. I moim zdaniem to też tak świetnie oddaje, wiesz, takie też te potrzeby rynku, no bo jedno to jest właśnie to, z czym się kojarzy ten handlowiec, a drugie to jest to, że sprzedaż to jest proces i statystyka, nie? Więc jakby też od tego nie uciekniemy, więc to też jest ciekawe. A powiedz mi proszę, Arku, no bo dzisiaj wiele firm narzeka, że trudno jest o dobrego handlowca. Jak to jest twoim zdaniem? Czy trudniej jest dzisiaj sprzedawać, gorzej jest z pozyskaniem takiej osoby też z pasją do sprzedaży? Czy też masz inną teorię na ten temat? No bo też kiedyś sam zawód handlowca był takim zawodem, gdzie był dosyć niski próg wejścia, a można było dobrze zarabiać. Dzisiaj też to się pozmieniało, prawda? Natomiast to też mamy stereotypy, przekonania. Jak to twoim zdaniem wygląda? To znaczy, no bez wątpienia jest inaczej. Jeżeli byśmy się na siłę trzymali, taką nawet dyskusję ostatnio nigdy nie prowadziłem gdzieś, że jednak to tak naprawdę nie jest tak, że to, że ja nie mogę pozyskać handlowców, to nie jest kwestia rynku i jakichś tam sytuacji, wiesz, gospodarczych, politycznych, bo to też ma wpływ, tylko to być może ja niedobrze to robię, być może ja nie jestem na czasie, być może ja nie wiem, jak dobrze rekrutować ludzi. No najczęściej to jest, wiesz, podstawowy błąd atrybucji. Nie można sobie zarzucać, wiesz, czegoś, czego się nie osiąga poprzez to, że to jest wynik jakichś moich błędów, czy czegoś się ja nie robię. Generalnie jest trudniej, na pewno jest trudniej. Jest inaczej niż było kiedyś, tak jak słusznie zauważyłaś. I na to ma wpływ bardzo wiele czynników, na tyle wiele, że nie jesteśmy w stanie na pewno w tym wywiadzie, czy w wielu innych wywiadach, wiesz, zebrać tego wszystkiego, wyciągnąć wnioski i dać prostą receptę. Zrób to i to i to, to będziesz miał handlowców i będziesz sprzedawał. Nie, nie ma takiej możliwości. Tych czynników jest wiele. Ja na przykład zaobserwowałem, jak duży wpływ na przykład miały wybory październikowe na to, co się działo na przykład w biznesie. Że wiele firm na przykład straciło płynność sprzedaży, ta sprzedaż spadła. Ja zauważyłem to też po swoich szkoleniach, że jakby mniej było tych szkoleń niż zawsze w tym okresie, tak? Czyli wiesz, sytuacja. A widzisz, a ja odwrotnie. To ja mogę powiedzieć, że
wiesz, zawsze się mówiło, że w szkoleniach, no to tam nie wiem, no listopad, to znaczy listopad, grudzień, chociaż to też tam firmy zużywają budżety, ale no są te takie, prawda, zapaści, czy potem tam ferie i tak dalej. Natomiast u mnie w tym roku nie. Natomiast rzeczywiście bodajże, nie wiem, wrzesień też miałam któryś taki miesiąc, który się wydawał, wiesz, lepszy, a jakby no życie to zweryfikowało. No to też jakby pokazuje tą elastyczność rynku. Tak. Za tym wiesz, no tak jak tutaj zauważyłaś też w tym pytaniu, że inaczej się rekrutowało handlowców, ale też inne warunki się tym handlowcom dawało. Bo generalnie jak pisząc książkę na przykład Mistrzowski Zespół Sprzedaży, ja tam właśnie dosyć mocno to składałem na czynniki pierwsze z własnego głównie doświadczenia, że na przykład w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest rynek i na jakim etapie rozwoju jest firma czy produkt, z jaką firma wchodzi, to jakby inny model powinien być stosowany wynagradzania handlowców. Ja na przykład byłem handlowcem wynagradzanym tylko i wyłącznie za to, co sprzedałem. Ja generalnie raz pracowałem jako dyrektor sprzedaży, bo też przy okazji sprzedawałem, gdzie miałem składowe, jakieś 3 składowe wynagrodzenia, tak? Etat były akcje firmy, no i prowizja ze sprzedaży, ale generalnie sprzedawałem, zarabiałem to, co sprzedałem. Ale dzisiaj, gdybyśmy zastosowali taki model, ja mam znajomych, którzy prowadzą takie firmy wciąż, gdzie dają tylko prowizję, no to oni zamykają firmy. Tak, mam znajomego, który prowadzi. Znaczy, zobacz, to już my się różnimy. Ja na przykład zawsze byłam albo najlepszym, albo jednym z najlepszych handlowców. Potem też jak prowadziłam swoje działy, ale ja nigdy nie poszłam na czystą prowizję. W sensie, wiesz, miałam takie te, ale ja zawsze mówiłam, że bądźmy poważni, tak? Wiesz, jakby no ja mam do opłacenia mieszkanie, studia, wtedy 1000 rzeczy. Nie, tak? Bo wiesz, jakby to sam też wiesz, że zresztą ja też miałam nawet u siebie w zespole potem ludzi, którzy na przykład poszli gdzieś na samą prowizję do nieruchomości i załamał się wtedy rynek nieruchomości i no i też wrócił, tak? Wiesz, jakby no, no były, ale rzeczywiście były te systemy różne. Dzisiaj też jeszcze zresztą o tym porozmawiamy, też jest inna tendencja, natomiast wtedy można było realnie dużo zarobić. Dziś chyba trochę też ma się taką, wiesz, niektórzy przedsiębiorcy wierzą w to, że wiesz, że no dam, niech sobie tam człowiek zarobi, tak? Tylko realnie nie dadzą takich możliwości do tego zarabiania, tak? Jakby no. Możesz zarobić dużo, możesz nie zarobić nic, a nikt dzisiaj poważnie, mając kredyty, inflację i inne rzeczy, nie będzie też, wiesz, jakby no czekał na złoty deal, tak? Dawał swojego czasu za nic. Absolutnie. No i to też właśnie ma, wiesz, to też ma właśnie wpływ na to, co się dzieje z tymi handlowcami na rynku, tak? To też ma na to wpływ. Dzisiaj, jeżeli chcemy zrekrutować naprawdę dobrego handlowca, no to posłuchaj, ja mam firmy, gdzie rozmawiam z prezesem i prezes mówi: Arek, czy ty wiesz, że ja moim handlowcom wypłacam po 30 tysięcy złotych miesięcznie? Mówi: kurczę, ja rzadko tyle zarabiam, tak? Czyli to, i teraz wiesz, jeżeli handlowiec styka się z taką pracą, w takim miejscem, w którym pracuje, nie wiem, 2, 3, 5, 10 lat i teraz ktoś go chce ściągnąć do siebie, no to co on ma mu zaoferować? I jaką pensję? Wiesz, on na siebie też zarabia. Wiesz, bo zobacz, że w wielu firmach nie jest to przeliczone, tak? I z jednej strony to jest taka pułapka, że nie wiem, no nie pytasz księgowej, czy na siebie zarabia, wiesz, że musisz jej tyle zapłacić, a u handlowców niestety to było krzywdzące, że handlowiec musiał na siebie zarobić, natomiast no, no w biznesie musi być ten realizm, tak? Jakby no muszą być narzędzia, możliwości, ale też tak jak mówisz, no też no nie może być aż takich dysproporcji. Zresztą to często też się okazuje, że potem ten handlowiec miał po prostu bardzo dobre warunki w firmie, tak? Albo rzeczywiście no z taką pasją sprzedawał, a w innej niekoniecznie będzie miał takie same. No właśnie, tutaj dotykamy tych realiów rynkowych, tak? Czyli zobacz, mówiliśmy sobie jakieś 3 czynniki, tak, które mają już wpływ na to, a jeszcze raz dołożymy kolejny czynnik, na przykład płynnej rzeczywistości, w której żyjemy, o której się coraz częściej mówi, że te rzeczy, które kiedyś były, czyli jakby wiesz, że na przykład działanie A będzie miało wpływ na efekt B, dzisiaj coraz rzadziej ta sytuacja występuje i coraz trudniej jest diagnozować, co jest tego przyczyną, ponieważ bardzo wiele jest czynników, które dochodzą z zewnątrz. Teraz wiesz, mamy tę sztuczną inteligencję, tak, która nie wiadomo, w którym miejscu ona jest. Nie wiem, czy oglądałeś wczoraj koncert Eurowizji,
no to przecież to był tak niesamowity spektakl. Ja generalnie oglądam takich programów, ale coś tam pisałem i włączyłem sobie telewizor, wiesz, żeby sobie trochę głowę oczyścić. No i po prostu to był taki spektakl, że normalnie byłem w szoku. I najprawdopodobniej to zrobiła sztuczna inteligencja, bo to wyglądało, to było tak, tak piękne, tak bogate, tak wielowymiarowe, że pewnie to sztuczna inteligencja zrobiła. Ona gdzieś wchodzi między nas, wiesz. I to jest inna sprawa, która powoduje, że my nie wiemy, w którym kierunku pewne rzeczy pójdą. Ludzie już książki. No może rzeczywiście rynek też był bardziej przewidywalny, prawda? To znaczy, to już też się zmienia, prawda? Bo jakby to się od lat mówi, że te nisko zawieszone owoce już minęły. No jednak jak ktoś miał lata temu pomysł na biznes, prawda? Jakby mógł trochę odwagi takiej i trochę tej przedsiębiorczości, mógł nawet na tych przysłowiowych lodach, tak, dobrze zarobić, tak? Dzisiaj jakby masz ileś czynników, ale też zobacz, nie wiem, COVID, wojna, prawda? To wszystko zmienia i też zmienia decyzje zakupowe, zmienia szybkość, prawda? I jakby też taką przewidywalność u tego handlowca, bo myślę, że właśnie taki handlowiec jak ty czy ja nie miałby problemu właśnie z pracą na prowizji, tak? Jeśli byś wiedział, że jesteś w stanie te 30 tysięcy zarabiać, nawet nie miesiąc w miesiąc, tak? Umówmy się. Ale że wiesz, że jest to, ale nie tak, że raz do roku, no bo nie ma to żadnego sensu. Znaczy wiesz, ja bym wolał pracować wciąż na prowizję i wciąż pracuję w pewnym sensie na prowizję, tak? U siebie. Nie. Bo ja na przykład, gdybym miał tę pensję i te wszystkie gadżety, dodatki do tej pensji, ja bym po prostu czuł tą presję, wiesz, że ja muszę na to zarobić. Z jednej strony świadomość tego, że ktoś ode mnie oczekuje, a z drugiej strony świadomość tego, że jednak no, tak naprawdę to moja praca utrzymuje firmę, tak? No bo tak jak słusznie powiedziałaś, księgowa, dyrektor finansowy, administracja, logistyka, to są rzeczy potrzebne w firmie jak najbardziej, ale prawda jest taka, że jak nie będzie handlowca, to możemy zamknąć firmę, tak? Bo to też jest problem. No tak, tylko zobacz, że to też rodzi takie, moim zdaniem, anomalie, że są handlowcy, którzy są dobrzy i wiesz, jakby chcą pozyskiwać, ale w tym momencie łapią ileś firm, wiesz, jakby sprzedają ileś produktów, żeby utrzymać płynność. I siłą rzeczy jakby nie ma to sensu w większości, wiesz, takie łączenie. Więc moim zdaniem nie. Moim zdaniem, jeśli ja zatrudniam człowieka, to powinnam mu godnie płacić i jakby właśnie, i jakby dodatkowo jakby to zupełnie co innego, jakby jeszcze do tych systemów przejdziemy, ale to też możemy mieć właśnie inne doświadczenia i inne rzeczy, ale to też właśnie no, rynek to weryfikuje, tak, że tak jak mówisz, no trudno dzisiaj pozyskać handlowca za samą prowizję, to chyba, że wiesz, że produkt jest po prostu tak po drodze z tobą, więc, ale wtedy nie ma problemu, żeby zapłacić człowiekowi podstawę, moim zdaniem. Woli ścisłości, ja nie zaprzeczam temu, co ty mówisz. Ja tylko mówię, jak ja do tego podchodzę, tak? Czy ja bym wolał, okej? Okay? Bo wtedy mam większą swobodę decydowania o pewnych swoich działaniach i nie czuję pewnej presji, że coś tam wie na tych barkach swoich niosę, tak? I ja mam takie odczucie. I ludzie na przykład, z którymi ja często współpracuję, z których dobrze znam, bo wielu handlowców, z którymi gdzieś tam się kiedyś poznaliśmy w terenie, ja utrzymuję te kontakty z nimi, ponieważ ja sobie bardzo cenię ludzi, którzy jakby sprzedają właśnie na prowizję, tak? Którzy sprzedawali bezpośrednio dużo, którzy wiedzą, jak to jest, którzy odbywali po 3, 4, 5 spotkań dziennie, tak, przez wiele miesięcy, wiele lat. Ja sobie bardzo cenię takie osoby, widzę ich rozwój, widzę ich wzrost i ja generalnie mam takie podejście, co nie zmienia faktu, że ja bym nie zaoferował takiej, wiesz, propozycji handlowcowi. Wiesz, to też jeszcze jest, zobacz, że to jest jakby kwestia wielu wymiarów, bo ja też dużo pracuję z przedsiębiorcami, z firmami, wiesz, i to, co ty też mówisz, na ile to jest niebezpieczne dla samej firmy, że handlowiec jest takim elektronem, wiesz, że jakby no, to jest jednak tak, że uprocesawiasz firmę, czyli też musisz wiedzieć właśnie, ile masz tego budżetu, przychodów, no i ta sprzedaż jest tą podstawą, tak? I moim zdaniem jakby no to lojalizuje pracownika, ale też jakby no wtedy masz prawo wymagać, no i pracownik jakby też, no chodzi o przedsiębiorcy, czy właścicielowi, czy menadżerowi, chodzi o rozwój firmy, prawda? Nie tylko w to, że jest mi dobrze, to idę, nie, prawda, to zmienia, więc jakby, no ale to właśnie, to już jakby zmiana perspektyw. A powiedz mi, Jarku, no bo też właśnie, no handlowiec bardzo często się kojarzy z prospectingiem, to znaczy, to też czasami
może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, czym dla ciebie jest właśnie handlowiec, czym powinien się zajmować, bo to też jest, prawda, są rozbieżności i to nawet na LinkedInie, na którym obydwoje działamy, prawda, czasami pewnie by były takie no zgrzyte. O, znowu kolejny temat szeroki, głęboki, wiesz, ja nie należę do osób, które na pytanie A odpowiadają A1, tak? Czyli ja nie należę do osób, które dają gotowe odpowiedzi i mają na wszystko gotowe odpowiedzi, bo jeżeli kogoś takiego spotykam, to mam wątpliwości, czy ta osoba faktycznie ma właściwą percepcję rzeczywistości. Był na przykład taki znany, nie pamiętam tego w tej chwili nazwiska takiego człowieka, który napisał jakieś tam książki, prowadził jakieś tam seminaria, oczywiście wiadomo, z oceanu, który mówił, że albo jesteś numerem jeden, albo nikim. I teraz ludzie kupują taką ideologię, takie uproszczenie i mówią, to ja muszę być numerem jeden albo nikim. Ale na świecie jest ileś miliardów ludzi. Nie możesz być numerem jeden i albo nikt, wiesz, to jest absurd. Absurd to jest jakby absurd logiczny. Nie? Ale ludzie kupują pewne rozwiązania i jakby dopasowują rzeczywistość swoją do tego pomysłu. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię. Wiesz, to ja też jestem za tym, że nie powinno się jakby też wierzyć w takie amerykańskie książki, amerykański sen, to jest inna rzeczywistość. I dlatego jakby no, ty sam sprzedając, pracując na rynku polskim, konsultując, wiesz, jaki jest rynek dzisiaj w Polsce, tak? Dokładnie. Dlatego ja wiem, że na przykład, nie wiem, wiele osób się zachwyca Brianem Tracy. Ja uważam, że część jego książek jest bardzo okej, okay, ale jestem zrażona, bo nie wiem, w której książce czytałam kilka, było właśnie odnośnie tego, że właśnie, że handlowiec to powinien zacząć od tego, żeby wziąć sobie, wiesz, kredyt taki, na który go nie stać, bo wtedy ma motywację do tego, żeby pracować. I to, co ty mówisz, nie? Jakby nie każdy będzie tym numerem jeden i w sprzedaży trochę trzeba się nauczyć tego, jeśli ktoś zarządza sprzedażą, że właśnie 2 i 2 daje 4 i 3 i 1 też daje 4, nie? I wiesz, jakby... Ja pracowałem w takiej firmie, gdzie nam właśnie to mówiono. Weźcie kredyty, musicie wziąć samochód sobie na kredyt, żebyście mieli motywację, wynajmijcie sobie większe mieszkanie. Ludzie to robili, wiesz, tak. I to jest straszne. Ja znam człowieka, który potem został bez niczego, tak w pustym mieszkaniu mieszkał. Potem polecać psychologów tym ludziom. To jest historia prawdziwa, wiesz, i to jest przerażające. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszelkiego rodzaju uproszczenia, wszelkiego rodzaju gotowe recepty są złymi receptami z definicji. Pomagasz też, czekaj, to już cię tutaj wezmę powrotem, bo pomagasz też, jakby no handlowiec to jest jakby zawód, taki jak księgowa, jak właśnie każdy inny. No i tutaj o to mi chodzi w definicji handlowca, że jakby to też ciekawe jestem, czy się różnimy w tej definicji, czy nie, bo ja też jakby jestem otwarta i też jakby uczę się na nowo, no bo handlowiec z jednej strony zadaniem handlowca jest sprzedaż, z drugiej strony w wielu firmach, szczególnie tak jak mówisz, jeśli to jest prowizyjne, to on tam robi wszystko dookoła, tak? W innych jest to już jakby, wiesz, jak taki proces, że to jest wycinek, taki sam jak każdy inny, tak? I często właśnie na przykład obsługa klienta jest mylona czy nie mylona ze sprzedażą, wiesz, no bo też mamy farmerów i hunterów, tak? I jakby kwestia tego, ja siebie uważam za farmera świetnego, co nie znaczy, że no hunting jak muszę to uprawiam, tak? Ale wiesz, jakby na relacjach. Więc tutaj właśnie, gdzie twoim zdaniem się zaczyna, a gdzie kończy rola handlowca? To może inaczej, to może odpowiem jak faktycznie ja to widzę, jak ja to sobie definiuję, bo ja też patrzę z perspektywy rynku i doświadczeń, jakie zdobywam w pracy z klientami, tak? Czyli ja znam firmy, gdzie ludzie zaczynają, jak przychodzą sobie sami, biorą telefon i wiesz, i szukają klientów, lidów i po prostu wiesz, sprzedają, potem po tej sprzedaży obsługują tych klientów dalej i dalej im dosprzedają, są cały czas w kontakcie z nimi. Taki wiesz, globalna obsługa i sprzedaż i posprzedażowa i cały czas w takim zamkniętym kole. Znam też firmy, gdzie na przykład działy marketingu zajmują się pozyskiwaniem leadów i działy marketingu te gotowe leady rozdają handlowcom. Czyli można powiedzieć, że to jest taka bariera, czyli handlowiec dostanie, jeżeli dział marketingu stwierdzi, że powinien dostać, rozumiesz? I tutaj jak się polityka zaczyna w tym momencie różnego rodzaju uprawiać, to widać. I teraz mamy dział marketingu, który pozyskuje lidy, mamy handlowca, który stara się tą sprzedaż, wiesz, tego lida przygotować do ciepłego i go sprzedać i zamknąć i potem mamy sytuację, gdzie wszystko idzie dalej do obsługi klienta. I handlowiec nie ma z tym do czynienia. I teraz, jeżeli ja bym powiedział, ja widzę to i tak, to oni powiedzieli, ale nam to się sprawdza.
Tak, u nas to tak działa. U nas to jest globalnie, bo to jest ponadnarodowy koncern, tak? U nas to wszystko tak działa i tak funkcjonuje. W związku z czym, wiesz, nie chciałbym być postrzegany tu jako osoba, która mówi, jak powinno być, tylko raczej jak ja to widzę, bo różnym ludziom się różne sytuacje sprawdzają. Znaczy, moim zdaniem rolą handlowca powinno być właśnie po pierwsze znalezienie tego klienta, skontaktowanie się z tym klientem, spotkanie z tym klientem, jeżeli taka potrzeba jest, bo to zależy od produktu, prawda, i od możliwości. Zbadanie czy uświadomienie potrzeb, zaprezentowanie oferty czy pomoc ewentualnie w wdrożeniu tego produktu i sfinalizowanie tego procesu. Tak? Czy ten kontakt powinien być posprzedażowy? Ja uważam, że tak. Uważam, że powinien być tak, ale krótki, czyli na przykład nie powinien, wiesz, nie wiem, nie powinien się przeradzać taką pełną docelową obsługę, ale jeżeli mamy firmy, które na przykład sprzedają do klientów końcowych, na przykład, nie wiem, lekarzy, stomatologów, weterynarzy, tak, bo też takich mam, i oni sprzedają telefonicznie różnego rodzaju produkty, to te produkty są zużywalne. I teraz, wiesz, zatrudnianie ludzi, którzy będą się zajmowali obsługą tych klientów, mija się z celem. Tutaj lepszą rolę będzie miał handlowiec, bo on z tym klientem, wiesz, się zna i jest cały czas. W związku z czym takie rozwiązanie jest lepsze. No okay. Tak, to już zależy od modelu, prawda, biznesowego, tak jak mówisz, branży i też tego, ilu nowych klientów potrzebujemy, prawda, i też jaką rolę ma ta osoba pełnić, no bo to też czasem, to też ja mówię, widzisz, bo tak jak ty trochę czasem, prawda, nie tyle mi uciekasz z odpowiedzią, to tak jak mówisz, to zależy, czyli najgorsza odpowiedź w sprzedaży, którą wszyscy powtarzamy, ja też, to też właśnie czasami same role nawet na etapie rekrutacji, prawda, są różnie rozumiane, prawda? Ktoś myśli, że pójdzie bardziej do działu obsługi, a tutaj chodzi o sprzedaż, ktoś jest handlerem, myśli, że chodzi o sprzedaż, a tutaj bardziej, prawda, jest to pozamykane. I tu przechodzimy, Arku, trochę do prospectingu, który też jest takim żywym tematem właśnie, szczególnie dzisiaj, tak jak nawet wcześniej rozmawialiśmy, pod kątem tego, że każda firma opiera się na tej sprzedaży i każda potrzebuje tego tlenu, czyli właśnie też nowych handlowców, przepraszam, nowych firm czy nowych klientów. A jak się twoim zdaniem właśnie samo pozyskiwanie klienta zmieniło na przestrzeni lat? No i jak dzisiaj skutecznie pozyskiwanie? Znaczy, wiesz, no ono się zmieniło głównie poprzez to, że te media społecznościowe i w ogóle ten internet tak się mocno rozwinął, tak? Gdzie pojawiła się w ogóle sprzedaż internetowa, której kiedyś nie było, tak? W związku z czym tu jest jakby inny model biznesu. No i wiadomo, że to w jaki sposób będziemy pozyskiwali klienta, kiedy posiadamy sklep internetowy, a jak my pozyskujemy klienta, kiedy my sprzedajemy, nie wiem, linię do produkcji opakowań na przykład, tak do sera, no to my mamy dwa różne światy i tu mówimy o sprzedaży i tu mówimy o sprzedaży. W pierwszym wypadku bardzo często jest tak, że my tego klienta nie widzimy, nie widzieliśmy, nigdy nie będziemy widzieć. A ten klient widzi tylko nasz produkt. I tutaj jakby model prezentacji, model sprzedaży i pozyskiwania klientów, jak mówisz, będzie zupełnie inny, a w momencie, kiedy ja sprzedaję te linie technologiczne, on będzie inny. I teraz, jeżeli mówimy o tym modelu sprzedaży do biznesu, no to z tego, co ja widzę, on się nie zmienił. Albo jeżeli się zmienił, to nie na tyle, żeby można było mówić, że to jest jakaś zmiana, która ma znaczący wpływ na wyniki sprzedażowe. Czyli jeżeli ja przychodzę do jakiejś firmy i chcę na przykład sprzedać klientowi coś, nie wiem, no wróćmy chociażby na przykład, nie wiem, te szczoteczki do zębów, tak, czy tam plomby do zębów, no to ja po prostu biorę telefon, wchodzę sobie do internetu i dzwonię do tych klientów. No i to jest najlepszy sposób pozyskiwania tych klientów. Wiesz, tworzenie jakichś, nie wiem, social sellingów, pisanie o tym, że plomby są takie, śmakie. 95% tych stomatologów nie wchodzi na Facebooka, a jak wchodzi, to pokazuje, że byli na Seszelach, tak, spędzili fajny czas, czy do LinkedInu, oni potrzebują tego typu kontaktów. Są sytuacje, kiedy lepiej, żeby ten handlowiec siadł samochód i pojechał, tak, do tego klienta bezpośrednio na ten zimny kontakt. Tutaj nie widzę, żeby to się zmieniło, aczkolwiek powstał na tyle duży rynek nowych produktów, nowego modelu dystrybucji, który spowodował, że te pozyskiwanie leadów, ten prospecting jest inny. Czyli on się odbywa przez internet, dlatego my go zauważamy, dlatego my widzimy i zadajemy na przykład takie pytania, czy rozważamy, czy ten model się pozyskiwania klientów zmienił dzisiaj. Dlaczego zadajemy takie pytanie? Bo na tyle duża jest ta sprzedaż właśnie przy użyciu tych mediów społecznościowych, internetu, że my zauważamy, że coś się zmieniło.
okej? Że ty wiesz, że jak napiszesz ileś tam postów, że ty wiesz, że jak zrobisz wywiad, że ty wiesz, że jak zrobisz jakąś rolkę, to prędzej czy później przez tą wiedzę, to co ty pokazujesz, jak pokażesz, do ciebie ktoś się zgłosi, prawda? Przez te media. Mhm. Ale ty sobie możesz na przykład nagrywać te rolki, pisać posty, na przykład jak sprzedajesz, nie wiem, jak sprzedajesz plomby, tak, stomatologom, i najprawdopodobniej efekt z tego będzie żaden, ale, a na pewno nie taki, jaki uzyskasz, jeżeli wykonasz 20 połączeń telefonicznych dziennie. Wiesz co, no bo to jest jakby kwestia budowania marki i też tego, wiesz, jakby tej percepcji, no bo to jest jakby, ty też odpowiadasz za swoją firmę, ja też za swoją, jakby teraz też mówili o personal brandingu, ale też jakby o marketingu firm i to, co też powiedzieć, nawet pozyskiwanie leadów, tak, bo to nie jest tak, że dzisiaj jakby z nagrania jednej rolki będziesz miał x klientów, tak, chyba, że będziesz coś rozdawał za darmo to i ocet słodki, ale to też może być różnie, natomiast, ale będziesz miał na przykład już wymianę, prawda, za mail czy za coś. Natomiast w długowymiarowej perspektywie ja myślę, że nie budując marki osobistej nie byłabym na tym etapie, wiesz, więc to zależy jakby też od produktu, od usługi. Oczywiście. I też od tego, wiesz, na ile tam konkurencja nie śpi, no bo to też chodzi o zaufanie do człowieka. I wiesz, nawet sprzedając te plomby, ja myślę, że wiesz, plomby mogą być mało sexy tematem, ale jeśli ten handlowiec by pokazał siebie oprócz tych plomb, że nie wiem, jeździ na rowerze, gra na gitarze, cokolwiek innego, to to też czasami jest kwestia tego, że się sprawdza, prawda? Porównuje się oferty. No ludzie, to tak jak wiesz, w rekrutacji, tak samo czasami w sprzedaży, jedni na to idą, inni nie, więc na pewno, znaczy ja też wywodzę się z telefonu, więc ja też uważam, że telefonicznie jesteś w stanie dosyć szybko to zrobić, skutecznie, po prostu. No właśnie. Natomiast perspektywicznie też chodzi jednak dzisiaj moim zdaniem o marketing i o te lidy, że już te lidy nie są takie zimne, że to już wiesz, nie jest kontakt, że bierzesz właśnie z książki telefonicznej, mhm, prawda? Więc zależy chyba też właśnie, bo zobacz, mamy, dzisiaj się nauczyłam słowa od mojej klientki, że mamy właśnie cold mailing, prawda, cold calling, cold visiting, a moja klientka dzisiaj mówi, że cold booting, tak, okay. Więc mamy jeszcze też te networkingi, prawda, inne rzeczy, tak, więc tak. To też, no jest mnóstwo kanałów, prawda, i mnóstwo możliwości, i teraz to też jest właśnie kwestia tego, gdzie jesteśmy w tym biznesie, nie? Znaczy, no wiesz, no tutaj jest bardzo, znaczy istotnie wyraźna różnica jest pomiędzy branżami, tak? Pomiędzy tak. Branżami i produktami, z tym, gdzie w jaki sposób się dociera. Ja patrzę na sprzedaż jednak z perspektywy jej efektywności i skuteczności, tak? No bo ja się tym zajmuję. No ja na... Dokładnie. I teraz zauważam, że jeżeli na przykład na szkoleniu my poruszamy jakieś tematy z handlowcami i my przećwiczymy to i wdrożymy potem, zrobimy follow-up, to ta różnica w efektach sprzedażowych, w pozyskiwaniu tych leadów przez ten telefon jest na tyle istotna, na tyle duża, że ona ma ogromny wpływ na wolumen obrotowy firmy. I teraz, jeżeli ja bym miał tyle samo wysiłku włożyć, nie wiem, czasu na, wiesz, na media społecznościowe i tak dalej, to ja tego efektu nie osiągnę przez długi, długi czas. Oczywiście, tak jak mówisz, można budować, ja to zawsze zalecam, budujcie jakąś tam swoją markę, pokazujcie się i tak dalej. Ale no bo to jest długofalowa inwestycja, tak? Wiesz, jak z jednej reklamy, nie wiem, czegokolwiek nie będziesz miał dłuższego ssania z rynku, chodzi o te długofalowe procesy i tak jak mówisz, jak to jest ustalone, no bo tutaj się mówi, że zobacz, ile osób mówi, że się odchodzi od telemarketingu i od tego telemarketingu tradycyjnego tak, natomiast od ta sprzedaż telefoniczna dzisiaj moim zdaniem jest na takim bardziej VIP-owskim, wiesz, miejscu, po prostu wiesz, to musi być dobra osoba, ale też do dobrej bazy, tak, więc jakby już też trochę inaczej szanujemy ten czas, jakby budujemy te relacje i też nie mielimy tej bazy, prawda, już to nie jest takie, wiesz, że uda mi się, nie uda mi się, nie? No dokładnie. Czyli jakby długofalowo tak, ale na tę chwilę jakby no nie widzę oprócz takich specyficznych branż, jak na przykład nasza, tak, gdzie to ma wpływ faktycznie na działania, to ten networking właśnie, czy te wszystkie nazwy zangielszczone, tak, one to się zmieniają, to ewaluują. Wiesz, ja pamiętam, jak pierwszą część mistrza sprzedaży, znaczy pierwsze wydanie pisałem i teraz to piąte, to mam świetne
taką możliwość porównania, jak przez te 15 lat, bo to tyle czasu minęło od tego pierwszego wydania, jak się ten rynek zmienił i faktycznie mamy po prostu inne narzędzia teraz niż kiedyś mieliśmy. Przecież jak ta pierwsza część Mistrza Sprzedaży wychodziła, pierwsze wydanie, no to nie było LinkedIna w Polsce, tak? No to o czym my mówimy? Facebook wchodził dopiero, nie było TikToka, nie było Instagrama, nie było wiele takich narzędzi, nie było te konferencje tak naprawdę w Polsce dopiero wybuchły chyba w 2010 roku. Coś takiego, może w dziewiątym. Tak, bo wcześniej były takie bardziej, prawda, albo niszowe, albo to były też takie drogie rzeczy, prawda? To nie jest tak, że sobie mogłeś z buta wejść na konferencję. Później to też jakby i firmy robiły też właśnie chociażby w ramach pozyskiwania tam znajomości marki i tak dalej, prawda? Więc jakby, ale to nawet był, prawda, taki czas, nie wiem, czy pamiętasz przed pandemią, czy się też ze mną zgodzisz, czy też takie doświadczenia, że był taki czas, że firmy organizowały właśnie takie networkingi, wiesz, w ramach swojej firmy i na przykład, ale przechodzili ludzie bardziej jakby zjesz tam pizzę niż biznesowo, prawda? Tak. Więc to też się bardzo, bardzo zmieniało. Natomiast no też my stawiamy na efektywność i na ten czas, prawda? I tak jak mówisz, no to musi być, znaczy moim zdaniem, to musi być uprocesowione, żeby no, dawało przewidywalność, no bo po prostu no, sprzedaż, biznes musisz mieć liczyć. Na pewno tak i nie można przede wszystkim właśnie robić tak, jak to się kiedyś za komuny nazywało po rosyjsku, urawniłowki, tak? Czyli nie można powiedzieć, że dzisiaj to najważniejszym kanałem pozyskiwania klientów to jest social media, walcie tam, bo tam będziecie mieli pieniądze. No nie, bo na przykład jeśli na przykład mówimy o dużych kancelariach prawnych, no to ci prawnicy pozyskują klientów przede wszystkim na networkingu, przede wszystkim na konferencjach. Generalnie tam, oni są w mediach społecznościowych, ale ich tak nie widać, oni głównie tam biorą klientów, tak oni nie dzwonią na zimno. To jest właśnie kwestia, wiesz, też tego, jak my chcemy działać, czy chcemy działać lokalnie, czy chcemy działać szerzej, czy działamy bardziej online, czy działamy bardziej fizycznie i jakiego rodzaju mamy produkt, prawda? I jeśli mamy produkt fizyczny, to jak my chcemy go też pozycjonować? No bo zobacz, że tego wyróżników produktu dzisiaj trudniej znaleźć, tak? Jakby to jest też, jesteśmy bardziej jakby konsumpcjonistami, dużo więcej rzeczy kupujemy, to chyba wszyscy wiemy, podzielicie też, ale dużo mniej jakby też bardziej się zastanawiamy, na co wydajemy, tak? Bo jakby tych rzeczy mamy ogrom, więc nie kupi dzisiaj, będzie jutro, nie? No wiesz, i też jeszcze jakby jeszcze jedna ważna rzecz w tym wszystkim właśnie w tym prospectingu jest to, że ja na przykład zauważyłem, że kiedyś to, co ty na początku zadałaś pytanie i tak starałaś się mnie tam docisnąć, żebym jednak się zdefiniował odnośnie tego handlowca, bo kiedyś to było prostsze. Czyli kiedyś marketing to był marketing, sprzedaż to była sprzedaż, a obsługa klienta to była obsługa klienta. Nie mówię, że wszędzie, ale w większości. Dzisiaj mamy sytuację, kiedy to wszystko się wymieszało. I ty z gościem, na przykład, który jest specjalistą od marketingu internetowego, możesz rozmawiać jak z kimś takim, kto się zna bardzo dobrze na sprzedaży i który może w twoim biznesie być bardziej efektywną osobą niż handlowiec, który w teren wyjeżdża, wiesz. I to wszystko jest na tyle złożone, na tyle skomplikowane i wymieszane, że każda sytuacja jest jakby inna. Tak, i też skala, zobacz też, to zależy ilu tych klientów, jakiej wielkości chcesz pozyskać. Coś, co mi się podobało, to z jednej z twoich książek, to kwestia tego chyba, co wielu przedsiębiorców sobie, czy nawet menadżerów jakby zaciera to, że sprzedaż to jest pewna droga od do. Tak? I jakby no, ten klient jakby przez te kontakty, przez te relacje, które no, nie wszyscy są za nimi, ja jestem jak najbardziej, że jednak wiesz, to jest kwestia tego dobrego pozycjonowania, ale też nie odpuszczania w pewnym momencie, ale też klasyfikowania dobrego leadów, że no, jeśli nie ma tam właśnie szans na sprzedaż, no to idziemy dalej, tak? Więc jakby to badanie potrzeb, ale też tego, że właśnie, że ty też fajny masz taki właśnie gdzieś w którejś książce taki fragment, ile czasu w jakiej branży potrzeba na pozyskanie klienta, tak? Bo czasem to będą 3 dni, a czasem to będzie 3 miesiące, czasem to będzie 5 roku i to się różni zarówno od branży, jak i od mentalności osoby decyzyjnej, wielkości firmy, prawda? Tam 1000 różnych rzeczy, samej potrzeby oczywiście.
No, tak jak powiedziałem na początku, to wszystko jest złożone, dlatego ja nie unikam odpowiedzi wprost. Wiem. Ja bym z chęcią odpowiedział wprost. Ja bym chciał mieć gotową, wiesz, receptę i pokazać ludziom, co i jak zrobić. Ale na przykład pisząc teraz tą ostatnią swoją książkę, te słowa mocy, tak, czyli tajniki komunikacji językowej w handlu i w negocjacjach. I ja materiał zbierałem przez wiele, wiele lat. Pisałem tą książkę przez 4 lata, co naprawdę jest w moim przypadku jakimś ewenementem. I w momencie, kiedy ja to wszystko robiłem, obserwowałem sobie, gdzieś tam zbierałem te wnioski i tak dalej, pisałem, doszedłem do wniosku, jak wiele jest rzeczy, które mają wpływ na efekty, jakie uzyskujemy już w samej komunikacji językowej. To jest niesamowite. Gdzie ja na przykład na spotkaniu z profesorem Bealczykiem, kiedy rozmawialiśmy o tej książce, jak mi zwrócił uwagę na przykład, w jaki sposób można na przykład osłabić presupozycję albo oddalić presupozycję. Nie miałem zielonego pojęcia o tym. I teraz ja jako handlowiec z wieloletnim doświadczeniem, trener, uczę się od językoznawcy. Ojejku, no ale od jakiego językoznawcy? No daj spokój, dobra. Ja to ci akurat zazdroszczę, to mówiłam. No tak, ale wiesz, ale chodzi o to, że jak ważna jest teraz ta multidyscyplinarność, gdzie można, zobacz, jak przeczytasz Kahnemana, jak przeczytasz, nie wiem, Taleba, jak przeczytasz Harariego, nagle otwierają się głowę, wiesz, na rzeczy, które nie widziałaś przedtem w handlu, nie mogłaś tego zauważyć, nie? W związku z czym tego jest wiele, to jest złożone, dlatego ja do każdej sytuacji podchodzę osobno. Na klienci na przykład się zgłaszają, żeby przesłać im program, szkolenie, jakąś propozycję, to ja najpierw dzwonię, rozmawiam z nimi, tak? Ja mam to samo. Jeżeli oni... Nawet jeśli program jest, niewiele się różni, no to po to cię firma zatrudnia, żeby znaleźć ten efekt wow, znaleźć te połączenia, tak? Skrócić tą drogę, a nie teorię, tak? No bo do tego, no to możesz, wiesz, jakby dzisiaj masz taki zasób wiedzy na wyciągnięcie ręki, a ludzie nie potrafią implementować, no bo to jest problem. Aha, mało tego, jeszcze pieniądze na ulicy leżą. Tyle pieniędzy, co w tej chwili można zarobić, tyle możliwości, jak jest w tej chwili, to chyba nigdy w historii nie było. Naprawdę, tylko trzeba po prostu chcieć coś zrobić, nie? I zaangażować się w to. Także mamy niesamowity czas, tak? Niesamowity czas. Tak, tylko że z drugiej strony zobacz też, ile osób jest przytłoczonych tymi możliwościami i czasami brakuje tego. Ja też byłam ciekawa tej twojej perspektywy, bo to się zmienia i ja też swoją perspektywę zmieniam, to też tego nie ukrywam, tak? Bo to też zależy właśnie, z kim współpracujesz, z kim rozmawiasz, jakie są możliwości. Natomiast chciałam się ciebie pytać o tego handlowca, który tobie jest bliski, z tego względu, że właśnie on się kojarzył z tą multizadaniowością. Dzisiaj moim zdaniem jednak perspektywa będzie tego, że będzie ten węższy zakres, tak? I czy spotkałeś się właśnie z takim zarządzaniem w firmie? Jak do tego podchodzili sami handlowcy, jak sama firma? Bo to jest dużo plusów jest też takiego zarządzania, ale dużo też pułapek z mojej perspektywy. Możesz sprecyzować, bo nie do końca rozumiem to pytanie. Bo zobacz, tak jak ty mówiłeś na początku, prawda, że handlowiec i pozyskuje lidy i decyduje się, jeśli idzie z buta, to decyduje się tu idę, tu nie, sam zarządza trasę, sam zarządza, prawda, tutaj swoje rzeczy. Też jest kwestia tego, że właśnie nawet dzisiaj z marketingu dostajesz te lidy, czyli czasem jakby praca handlowca sprowadza się bardziej do tego zadania. Czyli masz zrobić ten core, to serce tego biznesu, czyli po prostu porozmawiać, zbadać potrzebę, uświadomić ją, pomóc klientowi sprzedać. Tak? Tyle. Mm-hmm. I jestem ciekawa, czy współpracujesz też z firmami, bo już mam właśnie takie w swoim, gdzie właśnie te modele się zmieniają i bardzo mnie to ciekawi, bo też właśnie jestem ciekawa, jak to rynek zweryfikuje. Czy do tej takiej mocno sprecyzowanej roli, do takiego ograniczenia, ale też z jednej strony ułatwienia handlowcowi pracy, czy do tego, że jednak, no bo tutaj wiesz, duża kreatywność też powoduje dużo tych pułapek. Zobacz, my też kiedyś rozmawialiśmy o zarządzaniu czasem, że nie każdy też tym czasem potrafi po prostu zarządzić, tak? To ktoś może mieć masę pomysłów, a potem nie wiem, no nie wiedzieć, gdzie pojechać, albo pojechać nie w tych godzinach, tak? I to trochę też para w gwizdek. Znaczy powiem tak,
Dla mnie to nie jest nic odkrywczego. Ja już to w swojej jakby rozwoju, załóżmy zawodowym, jak to nazwiemy, przerabiałem. Czyli była taka sytuacja, że handlowcy na przykład pozyskiwali klientów, umawiali się na spotkania, jeździli, sprzedawali i tak dalej, obsługiwali. Potem było tak, że zatrudniało się ludzi, którzy umawiali handlowcom te spotkania, dostawali bazy, handlowcy jechali, sprzedawali albo nie sprzedawali i przechodziło do obsługi klienta. Czyli to nie jest dla mnie nic nowego, tak? I teraz... Ale też wiesz, to też wiąże się z... premiowaniem czy nie premiowaniem handlowców. Wiesz, o to bardziej o to, bo jedno to jest rola, drugie jakie za tym idzie pieniądze, idą za tym, prawda? I czasami no to właśnie, jeśli już dostosowujemy rolę handlowca do po prostu biznesu, no to już jest stanowisko bardziej płatne, wiesz, przewidywalnie niż standardowo. No tak, ale to wiesz, no tak jakby, no część firm została przy takich rozwiązaniach, część na przykład zmieniła to. Ja myślę, że tak między nami mówiąc, no bo oczywiście tego jakby ludzie się nie przyznają, generalnie firmy eksperymentują, tak? Firmy eksperymentują, w Polsce mało jest takich stricte firm, które jakby są w stanie, wiesz, zrobić cały proces od początku do końca profesjonalnie, dobrze, jeszcze dostosować go do zmieniającej się rzeczywistości i wchodzącej sztucznej inteligencji i które nie zerżną za przeproszeniem skóry, nie zerwą skóry z tego klienta, tak? Nie, no bo są firmy, ja teraz miałem rozmowę z klientem, który jakieś tam ma sprawy, wiesz, po jakieś tam zapłaty za coś tam, bo ktoś tam nielegalnie coś zrobił, to na niego spadło potem, bo takie są przepisy prawa. No on musiał wziąć firmę, która mu doradza i po prostu straszne pieniądze tej firmie płaci, bez żadnej gwarancji, wie, że to będzie miał. Także dzisiaj mało jest takich ludzi, którzy się z tym stricte zajmują, w związku z czym firmy, wiesz, same w ramach własnych możliwości, pomysłów, one to realizują. To też jest specyfika jakby kraju, bo na przykład ja mam znajomych, którzy w Hiszpanii pracują, tak? I w Hiszpanii na przykład jest tak, że właściciel biznesu, to on o wszystkim decyduje. Czyli na przykład mój znajomy, który miał fajne pomysły, jak rozwinąć biznes, posłuchaj, jak więcej klientów mieć i tak dalej, on z tym poszedł do szefa, to szef w ogóle odrzucił to z definicji, wiesz? Bo to nie jest jego. To nie jest jego. On mówi, jak będzie czas, ja zdecyduję, to będzie, tak? Także tutaj mamy to też... Takie skastrowanie, tak? No bo to też się zdarza w handlu, prawda, że handlowiec ma pomysły, jak coś uprościć, jak zrobić, nawet dzieli się wiedzą, zresztą dzieje to nawet nie tylko handlowiec, ja bardzo często, wiesz, na warsztatach mam takie osoby, które, wiesz, mówią, że, bo mówi się też o tej motywacji pracownika, tak, że no przechodzę, ja mówię na zebraniu, że to, no to mnie odsyłają, no to idź do działu prawnego, sprawdź to, wiesz, że ta osoba z pomysłem ma dodatkowo więcej roboty, wiesz, albo zespół ma więcej roboty przez nią, więc w pewnym momencie no jakby, no nie będę mówiła, tak, no bo po co mam mówić, tak, bo tutaj podpadam wszystkim, a wie, że to jest jakby najlepsze rozwiązanie, więc czasem się żegna i jakby, no handlowcy też, prawda, no bo zobacz, ile jest takiego narzekania na marudzenie handlowców, ale często pod tym marudzeniem kryją się pomysły, wiesz, jakby wiele rzeczy w handlu już było, tak, i po prostu zderzamy to i chodzi o to, żeby wyłowić te perełki, ale też dostosować je, wiesz, brać doświadczenie, ale też patrzeć na przyszłość, nie? Tak, bo to nie jest tak, że ktoś ma monopol na wiedzę, tak? Tak. Często czytam jakieś tam różne, wiesz, też podobnie jak i te wpisy i czasami te wypowiedzi tych ekspertów, nazwijmy, nie lubię tego słowa, to są, omawiają temat zupełnie inaczej, czyli na przykład ten mówi o tym tak, a ten mówi o tym tak. I ten udowadnia swoje racje i ten udowadnia swoje racje, tak, że to powinno być tak, a nie, bo to powinno być, znaczy nie spierają się, tylko jakby podają dwa niezależne źródła, podają różnego rodzaju informacje, tak, także to też jest tak, że nie ma nikt monopolu na wiedzę i warto jest ludzi słuchać, warto jest z nimi rozmawiać, ważne jest, można przeanalizować, można powiedzieć, ok, jak masz pomysł, zrób to, zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda, ale tutaj jest problem od wieków ten sam, tak, może od wieków to przesada, ale od wielu, wielu dekad ten sam, a mianowicie, jeżeli ja jestem twoim kierownikiem i ty masz jakieś dobre rozwiązanie, no to przecież, no to jak? No jak? No to mądrzejszy ode mnie jesteś, to po co? Tak, jak mi kiedyś się zapytano, pamiętam gdzieś to, nie pamiętam, gdzie było, ale jakiś czas temu, posłuchaj, czy jest jakiś najlepszy sposób na to, żeby motywować swoich pracowników? Nie demotywujcie ich. To jest chyba jedyna...
Tak, to jest jedyna odpowiedź, którą bezpośrednio można ludziom dać. Nie motywujcie, przestańcie pokazywać swoje ego, przestańcie pokazywać, że ja tu jestem kierownikiem, a tutaj ty się nie odzywaj, tak? Przestańcie narzucać jakieś swoje rozwiązania, przestańcie ludzi traktować zgodnie z teorią, wiesz, YZ ogólnie znaną. Także po prostu słuchajcie ludzi, normalnie traktujcie ludzi jako ludzi, a przestańcie się wywyższać. Nie demotywujcie ich, będzie dobrze, naprawdę. Ale wiesz, no to zobacz, bo to ja pamiętam, jak kiedyś, wiesz, słuchałam kogoś, ktoś mi chciał dobrze doradzić i mówi, pamiętaj Monika, ekspert myli się tylko raz, a później w to brnie i dostarcza argumentów, że się nie mylił, nie? Ja mówię, no tylko krowa nie zmienia poglądów i ja sama w swoim życiu wiele razy zmieniałam, tak, swoje poglądy, może nie jakoś diametralnie, tak, bo podstawy się nie zmieniają, ale to też nawet no, dzisiaj firmy, tak, żeby urosnąć, no chcą mieć mądrych ludzi, a potem ich nieraz kastrują, tak, że jakby róbcie po naszemu, tak, albo odwrotnie, no nie ma procedur i każdy robi trochę, jak mu się podoba i w ogóle nic z tego nie wychodzi. Wiesz, najlepiej to podsumował Wright, ten sławny architekt, tak, który powiedział, że ekspert to człowiek, który przestał myśleć, on wie, tak, czyli on już wie, on już nie musi myśleć, on już nie musi odkrywać, nie musi się uczyć, bo jest po prostu ekspertem, tak. Ty wiesz, to jest też wytarte słowo, natomiast z drugiej strony moim zdaniem, no, to się też mówi, że od takiego juniora do specjalisty jest jakaś droga, a jednak do eksperta jest zupełnie inna, wiesz, jakby dłuższa droga, tak, i jakby no ekspert też nie będzie, wiesz, w każdym temacie, tak, natomiast no ty myślę, że ze swoim doświadczeniem zawodowym, no to możesz mieć jakby ten niesmak do używania tego, ale zdecydowanie nim jesteś, tak, wiesz, no bo specjalista to jest ktoś, wiesz, mimo wszystko, kto dobrze sprzedaje, kto dobrze, wiesz, ma jakąś tam wiedzę, ale no jednak ty już jesteś troszkę dalej, więc ja uważam, że no też trzeba czasami siebie nazywać, a czasem, wiesz, no to jest jak z tą autentycznością, nie? Więc... To jest też tak trochę jak z coachingiem, wiesz, ja pamiętam, że jak się pojawił coaching w Polsce i taki boom był wielki, wiesz, na ten ICC chyba to się nazywało, czy nie pamiętam w skrócie, jak to było. Ludzie zdobywali te dyplomy, wszyscy dookoła mnie zdobywali. Ja pamiętam, mam takiego znajomego, który jest takim, no o, to jest jeden z nielicznych ludzi, jaki znam, który naprawdę jest łebskim gościem, jeśli chodzi o wdrażanie całych takich złożonych procedur w przedsiębiorstwach od zera do końca. On był prekursorem lean managementu w Polsce, on szkolił, on wdrażał te rzeczy wtedy, to był początek lat 2000. I ja mówię, Zbyszku, no to co ty myślisz, może warto iść na przykład na takie szkolenie z coachingu i zostać tym coachem? Mówi, chłopie, czy ty więcej wiesz niż ci coache, tak? I pamiętam, taki kubeł zimnej wody na mnie wylał i mówię, no ale jak to? On mówi, no daj spokój, tak? I potem zacząłem się przyglądać temu i faktycznie jest coś takiego, że ludzie mają skłonność do wycinania pewnego kawałka torta rzeczywistości i robienia, szczególnie ci panowie z oceanu i panie, i robienia z tego jakiegoś standardu, który jest lekiem na wszystko. Taki wiesz, plasterek, wszędzie przykleisz. Na pewno ty też masz takie doświadczenia, że jak pracujesz indywidualnie z ludźmi, to tam jest i coaching, i mentoring, i doradztwo, i consulting, i tak dalej. Nie można przez pewne mechanizmy wyciągnąć ludzi coś, czego oni nie są w stanie z siebie wyciągnąć. Trzeba tak, ja myślę, że wiesz, że to jest jakby u nas, pewnie teraz podpadniemy przez to, co mówimy, ale wiesz, ja uważam, że jest sporo osób, które robią dobrą robotę, ale to są już bardziej mentorzy niż coachowie. I jak do mnie ktoś trafia z tej branży, to ja mówię, zastanów się, czy to, co ty prowadzisz, to nie są konsultacje. Więc wiesz, więc jakby, a z drugiej strony moim zdaniem to jest zepsute i powinno to być jednak regulowane bardziej prawnie, żeby ktoś się nie bawił w psychologa bez kwalifikacji, bo to jest już za duża odpowiedzialność i to też niektórzy o tym piszą, prawda, że bo łatwiej jest się wiesz, gdzieś tam na sesję zapisać niż do psychiatry. I ja sama zawsze mówię, że coś jest w mojej kompetencji albo nie w mojej i pewnie tak jak ty mówisz, tak, no stosujesz narzędzia coachingowe, tak? Zresztą stosowałeś je zanim wiedziałeś, że one były coachingowe, że one są coachingowe, no, tak? Wiesz, no logiczne, tak? Dla mnie to było, przynajmniej tak. Wtedy było. Tak, no, tak. Natomiast no też chodzi o to, że właśnie, że gdzieś tam, żeby widzieć, a z drugiej strony no, są osoby, które to robią dobrze, bo rzeczywiście są za nami te przekonania i inne rzeczy, ale
powinno to być bardziej jednak, no, kiedy się do kogo zgłaszamy, z czym, tak? I jakby, żeby też ludzie sobie uświadamiali, czy chcą z wewnątrz tylko sobie poukładać, czy z zewnątrz, no tylko albo aż, tak? Czy z zewnątrz i zdarzyć to z rynkiem, z możliwościami. To, co też ty mówisz w sprzedaży, nie? No bo to też jest zupełnie coś innego. A powiedz mi proszę, no bo tak, sam uczysz sprzedaży i negocjacji, które są ze sobą mocno połączone. Co twoim zdaniem jest takim największym błędem w sprzedaży? Co jest największym błędem w sprzedaży, tak? Tak. Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że ja generalnie nie lubię słowa błąd. Bo to, czy to był błąd, czy nie jest błąd, to dopiero po czasie możemy oceniać i weryfikować w stosunku do tego, co chcieliśmy osiągnąć, jakie narzędzi użyliśmy. To jest jakby jedna kwestia, czyli z jednej strony to leży. Z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że zbytnie takie przekonanie z jednej strony o wyższości swojego produktu i swojej firmy i narzucanie klientom, wiesz, rozwiązań i zakupów i potem obrażanie się na nich dlatego, że nie kupili, ja to znam wiele przypadków takich, że handlowiec poszedł do małego klienta, nie kupił, po prostu obraził się, wyszedł z nim, w ogóle nie chciał gadać, trzasnął drzwiami, tak, to jest takie podstawowe oddzielenie osoby od problemu, prawda, bo to... I z... ja też wszystkiego nie kupujemy na szczęście. Tak, i z tym jest często problem właśnie. I z drugiej strony, ta sytuacja z drugiej strony, a mianowicie takie troszeczkę podejście handlowców, że ja to sprzedaję po to, żeby inni kupili. Już powiem, o co chodzi. Czyli jeżeli na przykład przychodzę do jakiejś firmy i oferuję im jakieś rozwiązanie, to handlowcy czują, że oni sprzedają ten produkt tej firmie, a tak naprawdę to, co oni robią, to pomagają tej firmie w rozwoju. I ja na przykład starałem się tym handlowcom uzmysłowić to, że wy nie jesteście petentami u tego prezesa czy u tego dyrektora. Wy nie musicie tego biznesu robić na kolanach. Wy nie musicie mieć zamiast przedstawiciel handlowy napisane dyrektor sprzedaży regionu północnego, żeby się podnieść, wiesz, w tym randze, bo wy tak naprawdę uświadomcie sobie, że wy pomagacie ludziom czy firmom w rozwoju. Przecież, nie wiem, no... Nie sprzedaję opon zimowych tylko po to, żeby sprzedawać opony zimowe, tak? Tylko żeby ludzie jeździli bezpieczniej, żeby było mniej wypadków. Tu o to chodzi, żeby ludzie inwestowali w swoje bezpieczeństwo. Jeżeli sprzedaję firmom jakieś, nie wiem, urządzenia BHP, czy które pomagają jakoś bezpieczeństwa podnieść w firmie, to ja nie sprzedaję im rękawiczek za 50 zł, tylko oni inwestują w zakup rękawiczek po to, żeby się ręce nie poparzyły i nie było kosztów potem, wiesz, ZUS-ów i tak dalej. To jest na przykład ta druga strona, którą ja bardzo często widzę u handlowców, że oni siedzą na przykład na tych szkoleniach i tak, co tu zrobić, żeby im sprzedać, tak? A co ja mam zrobić, jak on mi powie, że nie jestem zainteresowany? A co ja mam? I to są takie, wiesz, i takie podejście generuje takie proste problemy, na które oni chcą, żeby ktoś im znalazł rozwiązanie. Czyli na przykład, nie wiem, o Jezu, wyrosł mi chwast na działce, co tu zrobić, żeby się pozbyć tego chwasta? Jak go wyrwać, czy może wyciąć i tak dalej? Czyli skupiają się na jednym problemie, zamiast skupić się na tym, co powiedziałaś bardzo często, a mianowicie na tym, skąd się biorą te problemy. A one najczęściej biorą się ze sposobu myślenia, ze sposobu postrzegania rzeczywistości. Bo jeżeli ja odpowiednio zadbam o tą glebę, to na tej glebie nie będzie chwastów, ok? To wiemy o tym. I tak samo tu, jeżeli ja odpowiednio zadbam o siebie, o swoje przekonania, o to, że wartościowy produkt sprzedaję i tak dalej, i że to ludziom, co sprzedaję, jest potrzebne, to ja będę miał inną postawę, inne podejście i w inny sposób będę rozmawiał z ludźmi, a ludzie to czują po prostu. I teraz problem polega na tym, że handlowiec chce, żeby dostać jakieś gotowe rozwiązanie, tak? Na przykład klient powie, nie jestem zainteresowany, to ja panu powiem ABC i już jest pan zainteresowany, tak? Dlatego... No, bo to menadżer tego chce, albo właściciel tego chce. Pamiętasz, jak Andrzej chyba Batko świętej pamięci wprowadził tą hipnotyczną sprzedaż, tak, poprzez stosowanie technik NLP. To był taki hicior, on tak sprzedawał te szkolenia po prostu jak ciepłe bułeczki, miał pełne sale, tak, ludzi. Tak, czy uświadomił sobie pan w pełni do końca, jak wiele pan zyska, jeżeli pan zainwestuje w nasz produkt, tak? No i wiesz, i ludzie kupowali te teksty i myśleli, że to jest jakby rozwiązanie. Nie, to nie jest rozwiązanie.
No związaniem jest tak, właśnie. Tylko że zobacz też, jak to potem zepsuło to, bo to jest jakby i w drugą stronę, bo znaczy, no bo tu też no, na NLP też idziemy na perswazję, nie oszukujmy się. Natomiast to też chodzi o to, że wiesz, że z jednej strony to, co ty mówisz, że ja zawsze mówię, żeby te relacje muszą być win-win, tak, ale wyrównane. I jeśli czuję się za bardzo handlowcem, to tak jak mówisz, no mam problem, żeby pójść do osoby decyzyjnej, tak? A osoby niedecyzyjne mnie denerwują i no często na pewno masz takie pytanie, jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? Czyli najprostsze, a z drugiej strony jest kwestia tego, też to, co ty powiedziałeś, że się obrażam. Czyli ja wiem, że to moje jest takie najlepsze i jak on mógł w ogóle mi kupić, nie? I wiesz, i to też jest jakby to słuchanie, brak tej empatii i takiego zrozumienia też rynku, tak? I chyba tego, co, nie wiem jak jest u ciebie, ale podejrzewam, że też właśnie, bo skoro właśnie nawet tą książkę przytoczyłam, że ty pokazujesz, że nie wiem, no w tej branży to średnio 80 dni trwa proces zakupowy, tak? Czyli że nawet jak mi ten szef, właściciel mówi, że wszyscy u mnie kupują, no to statystyki to mówią, tak? Ja nie mogę się czuć źle, nie mogę się czuć obrażony na klienta, tylko jednak na to patrzeć, a jednocześnie też, żeby oczywiście tego nie przedłużać, no bo ja uważam, że no zamykamy najszybciej, jak się da, ale też na możliwościach, nie? Wiesz, wszędzie są ludzie. Wszędzie są ludzie w sprzedaży, w negocjacjach, w biznesie i tak dalej. I to, na co często też szefowie czy prezesi dużych koncernów jakby pomijają zupełnie, to jest to, że jakby jest takie duże parcie na to takie klasyczne ekonomiczne myślenie, że ludzie to są osoby, które podejmują racjonalne decyzje i podejmują racjonalne decyzje na temat przekazanych faktów, danych i tak dalej. Nie ma większej bzdury, bo każdy negocjator doświadczony, każdy doświadczony handlowiec wie, że co to procesy emocjonalne, że emocje są zaangażowane, że większość handlowców ulega różnego rodzaju manipulacjom stosowanych przez na przykład kupców czy inne osoby poprzez jakieś huśtawki emocjonalne, wiesz, i tak dalej. I to te emocje powodują, że oni dają oferty, których nie powinni dawać, tak? Trudno jest, człowiek jest istotą emocjonalną i nie da się tych emocji usunąć. Mało tego, człowiek jest istotą, która odczytuje nieświadomie pewne rzeczy. Jeżeli ja mam przekonanie do swojego produktu, do siebie, do firmy, nie wiem, do rynku, do wszystkiego, to jak ja wchodzę, czy jak ja dzwonię, to ten klient to po prostu czuje. Tu czuję, tak? I on czuje, że ma do czynienia z kimś, kto ma entuzjazm, kto jest zaangażowany, kto na pewno jest dobry, kto na pewno wie, co robi, ma dobry produkt i on już to na dzień dobry kupuje. I tego moim zdaniem się nie da wyćwiczyć. Nie da się tego nauczyć. Ale to się da pokazać, zobacz. I to jest to, co nieraz się mówi, że szkolenia nie pomagają. Szkolenia pomagają, jeśli są personalizowane, ale to często, wiesz, to też uświadomienie, to o czym ty mówisz, o czym ja też, prawda, że to jest statystyka, że tyle osób ci odmówi, żeby ktoś ci kupił albo zaparkuje temat i to też jest w porządku. I to są, wiesz, takie truizmy. Natomiast z drugiej strony to jest kwestia też, wiesz, pracowania na obiekcji, pracowania na produkcie, na usłudze, ale też kwestia tego, wiesz, że ludzie chcą właśnie tych szybkich recept, natomiast często będąc tu i teraz, ciągle z jednym produktem, z jedną usługą, mając podnoszone te targety, tak, nie rozumiejąc, jak to zrobić, no trochę też już wpadają w taki marazm, nie? No bo co za różnica, ile ja zrobię, tak? Jak tam za dwa miesiące będzie to samo. I wiesz, i często no to jest właśnie kwestia, dlatego tutaj się personalizuje i dlatego tutaj się no nad tą sprzedażą zawsze jest gdzie pracować, bo to wcale nie ci nowi handlowcy potrzebują tych szkoleń, ale ci tacy, którzy już długo są na rynku i oni są bardzo zawsze zadowoleni, prawda? Na pewno czy u ciebie czuł. Zdecydowanie, tym bardziej, że ja miałem w życiu już kilka takich przypadków, kilka przynajmniej pamiętam bardzo wyraziście, gdzie byli na szkolenia ludzie, którzy mają po 15, 20, jeden miał 26 lat, pamiętam jak dziś ten człowiek w takiej sali konferencyjnej tam po prawej stronie siedział, do dzisiaj go pamiętam, to było chyba, Boże, z 15 lat temu, który powiedział coś takiego, ja zawsze pytam ludzi, tak zaczynam szkolenie o takich pytaniach i wszyscy tam odpowiadają, nie będę się zagłębiał, nie będę zdradział tajnych osoby. Musimy jakieś szkolenie razem poprowadzić. Będzie dobry plan. I pamiętam, jak on coś tam powiedział o sobie i powiedział, ale ja to w sumie nie wiem, co ja tu robię, bo ja mam 26 lat doświadczenia sprzedaży, a tu się niczego nie nauczę. Tak siedział, wiesz. No ale potem jak po szkoleniu wyszedł, to inaczej rozmawiał, tak? Bo co się okazuje? Ludzie myślą, że oni zajmują się sprzedażą.
Ja pamiętam inną z kolei osobę, która była najlepszym sprzedawcą w firmie, do której poszedłem, tylko że potem się okazało, że ten najlepszy sprzedawca to dostał w spadku od człowieka, który tę firmę założył i potem był prezesem tej firmy, całą bazę klientów, takich głównych, wiesz, warszawskich jakichś przedsiębiorstw przewozowych, wiesz, wodociągów i tak dalej, nie będę się zagłębiał. I to były takie kontrakty, wiesz, na zasadzie układów międzyludzkich. I on po prostu, wiesz, tylko odcinał co miesiąc czy co kwartał kupony, po prostu realizując zamówienia, które przychodziły jakby z defaultu od tych firm, tak? I on się uważał za handlowca. I tu widzisz, to wiesz, w negocjacjach, tak? No, że dając jakby wszystko zależy też od tego, jakie masz karty, tak? Jeśli masz słaby produkt, słabą usługę albo firma ma świetne warunki, to naprawdę masz trudno wejść, tak? Możesz budować te relacje, ale to i tak pewnego progu rentowności nie przeskoczysz, po prostu. I dlatego też nawet to, od czego my zaczęliśmy, tak, że te regiony nie są równe, tak? Natomiast często, tak jak mówisz, to jest talent, czy coś, ja sama często miałam zmieniane regiony i wiesz, no jeśli idziesz, no to idziesz, tak? To i tu sobie poradzisz, tylko wtedy w inny sposób, tak, innym nakładem i tak dalej. Więc to też. Natomiast właśnie mi się wydaje, że jeszcze w sprzedaży, tak jak mówisz, no to jest jakby kwestia tego, że jeśli ktoś jest, też jak te szkolenia są umotywowane, prawda? Bo to no może trochę jakby to też ja zawsze pytam o tą motywację, nie wiem czy ty, tak? Że kto was wysłał? Tak, to jest moje pierwsze pytanie, tak? Jakby wiesz, i ja zawsze się cieszę, jak nawet ostatnio właśnie prowadziłam takie szkolenie, że wiedziałam, że pracownicy zarekomendowali, jakby się cieszę z takich firm, gdzie rzeczywiście coraz częściej menadżer pyta, czy właściciel, no to kogo tam obserwujecie, z kim chcecie mieć, nie? I to zawsze, no na pewno, i to by inaczej, czy tam po książce, tak, inaczej ci się wchodzi do takiej firmy, a inaczej, wiesz, tak jak mówisz, jak też niedawno prowadziłam szkolenie, gdzie miałam taki zasób, jakby wiesz, jak dostałam listę tych pytań, tak, i co oni chcą osiągnąć przez to szkolenie, ja mówiłam, że to jest, wiesz, proces mentoringowy tak naprawdę roczny, a nie szkolenie dwudniowe, no bo to trzeba jeszcze sprawdzać i tak dalej. I wtedy też właśnie byłam ciekawa, jak oni to sprzedają swoim pracownikom, no bo jeśli wiesz, no po tym szkoleniu będziesz w ogóle wszystko, a teraz robisz wszystko, no to wiesz, jakby no wchodzisz do specjalistów, tak, tak samo ty jak ja bardzo często, tak. No nie. Czasami to są takie zongi, ja kiedyś miałem takiego zonga dziwnego, bo na sali było tam chyba 6 handlowców, była ta dyrektorka sprzedaży, która to szkolenie zamawiała i prezes akurat tej firmy. I ja na początku zawsze wypisuję, wiesz, jakie oczekiwania mają ci handlowcy. No i dyskusja się wywiązała, wypisałem te wszystkie oczekiwania i tak patrzę na ten flipchart. I tak pamiętam, co ona u mnie zamawiała i to tak jakby zupełnie o czym innym rozmawiamy. Tutaj nie było tematu sprzedaży, który oni poruszyli. Oni mieli problemy różnego rodzaju właśnie takie emocjonalne. Oni mieli problemy na przykład w relacjach z klientami, ale nie mieli stricte takich, wiesz, typowych handlowych jakichś tam oczekiwań czy negocjacyjnych. No i wiesz, no i tak między młotem i kowadłem jesteś. Co tu robić? Czy robić szkolenie dla handlowców? Tak jak ona sobie zamówiła. Aż właśnie jak to ma być zadowolony, nie? Więc... Wiesz, ja zacząłem robić to dla nich, tak? Dla nich zacząłem prowadzić te tematy i z nimi zacząłem rozmawiać, no bo jeżeli, wiesz, oni pracują w tej branży wiele lat, no to oni ten temat generalnie mają ogarnięty, tak? Jeżeli oni potrafią mocno ściśle sprecyzować, co oni chcą, to znaczy, że oni to samo postrzegają jako problem, no to może warto o tym rozmawiać. Ale skończyło się na tym, że jednak nie ona stwierdziła, żebyśmy wrócili do tematu, jaki był zakontraktowany. Także no, to jest właśnie to, że czasami takie się dylematy pojawiają, tak? Że to znaczy, moim zdaniem jakby no na pewno ty to przemycasz, ja też, tak, jakby siłą rzeczy, natomiast no dzisiaj też chyba dużym problemem w ogóle, jakby no nie tylko w sprzedaży, jest ten transfer wiedzy. Tak? To często, wiesz, ja pamiętam, jak kilka lat temu robiłam jakieś szkolenie dla zarządu, to też jeszcze widząc jakąś tam blondynkę, to też wiedziałam, że pierwsze co to budzę bardziej uśmiech niż no tak. Tak, tam sobie pogada o tej inteligencji emocjonalnej, tak, żeby było miło, a nie coś przepracujemy, tak, warsztatowo, tak jak ty mówisz, jakieś pytania, ćwiczenia i tak dalej. Natomiast w sprzedaży zobacz, że moim zdaniem dużym problemem jest ten transfer wiedzy, bo jeden handlowiec będzie pozyskiwał lidy
czy właśnie klientów przez media społecznościowe, inni przez to, że wejdzie do firmy, inny przez telefon, prawda? Inny będzie sobie chodził po tych networkingach, czy jeszcze gdzie indziej. I teraz kwestia, inny będzie po prostu tam, wiesz, czerpał z bazy, wiesz, i czekał, aż mu dadzą. No i to jest też kwestia tego, jakby jedna z firm, z którą ostatnio też współpracowałam, fajnie to zrobiła, że wiesz, pomieszali zespoły, żeby było tak, żeby oni się wzajemnie od siebie uczyli, nie? Że wiesz, że to, co ty mówisz, ta sprzedaż się różni i nie musisz dzisiaj jakby na siłę się przekonywać do czegoś, ale zobacz, że ktoś inny no, robi z tego robotę, ma z tego chleb, nie? Dokładnie. Wiesz, ja czasami też na przykład robię coś takiego, że jest tak, załóżmy, że firma kieruje na szkolenie 3 albo 4 handlowców, tak? I ja zawsze wtedy pytam, a czy macie Państwo jeszcze jakieś znaczy działy, czy osoby, które zajmują się obsługą klienta, tak, czy w jakikolwiek sposób z tymi handlowcami, no tak, coś tam. To ja wtedy sugeruję, żeby te osoby przyszły, tak. Nawet jeżeli nie będą czynnie brały udziału, robiły wszystkich ćwiczeń, to niech one zobaczą, jak handlowcy pracują, jakie handlowcy mają problemy, bo to potem powoduje, że im się jest łatwiej komunikować. Jakby dwie pieczenie, wiesz, przy jednym ogniu możemy upiec. To bardzo dobre efekty daje, zauważyłem, tak, że wtedy im się inaczej zaczynają rozumieć inaczej. I też mają fajne pomysły, bo kiedyś miałem taką sytuację, że trafiłem na szkolenie, też zasugerowałem, żeby ktoś przyszedł i posłuchaj, się okazało, że myśmy robili szkolenie z negocjacji handlowych i na tej sali oprócz tych handlowców były dwie osoby, które są kupcami w tej samej firmie, wyobrażasz sobie? Wiesz, jak ciekawe szkolenie wyszło? Ja myśmy zaczęli się pytać, a dlaczego wykupujecie, co powoduje, że wykupujecie, wiesz, i te dziewczyny, bo to były dziewczyny, zaczęły opowiadać, co one robią, jak one postępują, co decydują o tym, że kupują, a ci siedzieli i słuchali, w jednej firmie pracują na co dzień i nie mają możliwości wymiany takiej. Ale zobacz, bo to jest to odwrócenie stolika i to często, no ty to też robisz, bo ja zawsze, wiesz, no jeśli przygotowuję, personalizuję szkolenie, no to przecież mam mnóstwo pomysłów, ja już jestem na szkoleniu po szkoleniu, tak? Ja no tak. Ale z drugiej strony jest kwestia tego, że nie znasz się na każdej branży i musisz, owszem, jakby masz tą elastyczność podejścia, ale wiesz, że ty czy ja byśmy, nawet my dzisiaj, tak? Byśmy pewnie coś sprzedali w zupełnie inny sposób, pewnie równie skutecznie, ale po swojemu, tak? I często jakby te warsztaty czy konsultacje są taką burzą też mózgów, tak? Że możesz po prostu zobaczyć, że u kogoś działa taki tekst na wejściu, tak? A ktoś by w ogóle albo by się go bał, prawda? Musi też się z tym przespać, zrobić pilota, tak. Albo sobie zrobi zupełnie coś innego, ale no w sprzedaży jakby no liczy się ten efekt też świeżości, prawda? Więc tu też nie ma co opowiadać. A powiedz mi proszę, jaki masz, Arku, stosunek do skryptów sprzedażowych? To też się pozmieniało. Znaczy, to zawsze dwutorowo szło, tylko ten jeden tor taki trochę węższy się zrobił moim zdaniem w tej chwili. No wiesz, no znowu jak spojrzymy na to globalnie i popatrzymy na te koncerny, które odniosły duże sukcesy międzynarodowe i z franczyzami się wielkimi stały, no to one to mają, tak? One uczą ludzi po prostu, wiesz, masz tak się zachować, to i to powiedzieć w tym momencie. W związku z czym te skrypty funkcjonują w niektórych branżach jak najbardziej i pewnie się sprawdzają, ale ja generalnie uważam, że jest ta środkowa droga, jakby nie wiem, niezależnie jak to zabrzmi, ta trzecia droga środkowa, gdzie jest z jednej strony są te sugestie, te modele, te wzorce zachowań, a z drugiej strony jest ta swoboda, tak, no nie wiem, weźmy na przykład taki model spin chociażby sprzedaży, tak, czy AIDE na przykład, no oni nie mówią ci, co konkretnie masz robić, w którym konkretnie momencie i nie pokazują ci palcem, ale ci dają na tyle wąską, a jednocześnie dużą, znaczy na tyle wąski model działania jednocześnie o szerokim spektrum, że ty możesz swobodnie sobie z tym radzić, tak? I ja jestem generalnie zwolennikiem znaczy takiego podejścia. Ja zawsze te etapy sprzedaży dzieliłem, wiesz, na takie proste, tak, czy na rozwiązywanie relacji z klientem, tak, zbieranie informacji, prezentacja oferty i finalizacja. Zawsze się trzymałem tego prostego modelu, bo to jest model, dookoła którego można sobie dużo nalepić, wiesz, różnego rodzaju sytuacji. Czasami to budowanie relacji następuje tak, jak wiesz, czasami trwa długo, czasami zdobywanie informacji, to wymiana dwóch zdania lub przynajmniej czegoś w internecie, czasami to długo będzie trwało i tak dalej, czyli jestem raczej zwolennikiem czegoś takiego, czyli włóżmy siebie w to,
ale w ramach jakichś tam, wiesz, w ramach jakichś tam standardów zachowań, żebyśmy pamiętali, że klienta o to trzeba zapytać, żebyśmy pamiętali o tym, że jak się do klienta podchodzi czy wchodzi, to trzeba mieć oczy otwarte, a nie wchodzić jak niewidomy i nic nie zauważać. Ja na przykład miałem taką sytuację, jak dziś pamiętam, kiedy przyjechałem do takiej firmy, gdzie tam miałem taki projekt doradczy mieć i stał Jaguar przed tą firmą. I ja mówię, kurczę, to moje marzenie zawsze niespełnione, już nie będzie spełnione. I wchodzę do tej firmy, do prezesa mnie tam skierowano, dzień dobry panie prezesie, mówię, na początku muszę panu powiedzieć, zawsze chcieli mieć Jaguara, piękny samochód, gratuluję. A prezes, to nie jest mój samochód. I taka klasyczna sytuacja sprzedażowa. I teraz wiesz, i teraz sytuacja taka, co zrobić w takiej sytuacji. I tu jest właśnie potrzebne to, co wcześniej mówiłem, czyli taka swoboda, ta właściwa postawa, ten luz. Ale wiesz, to jest też ten dystans i elastyczność. Wiesz, bo zobacz, nawet jak mówisz o metodzie spin, ja też ją bardziej lubię niż na przykład Sandlera, ale wiemy, że Sandler będzie się dobrze sprawdzał w nieruchomościach na przykład, czy w ubezpieczeniach, czy w innych rzeczach. Spin gdzie indziej i jakby nie chodzi o to, żeby sztywno iść metodą, ale fajnie ją znać, bo ona daje jakiś efekt, tak? Bo te pytania w jakimś układzie są po prostu są ważne, a tym bardziej, że dzisiaj przecież też ten przedsiębiorca, właściciel, klient, zakupowiec, on ma ogromną wiedzę i tak jak mówiłeś, no często ten dział zakupów ma swoje szkolenia z perswazji, tak, i z nacisków, i z negocjacji, i wiesz, i w drugą stronę. Natomiast wiesz, to też jest mi bliskie, bo myślę, że podobnie myślimy gdzieś tam, no ja zawsze uważam, że to powinno się być robione dzisiaj na mapie myśli. Wiesz, żeby też nic nie zgubić, że często ten handlowiec czy KAM, który wiesz, właśnie jest po 20 latach, no to wybrał jedną drogę, która mu się wydaje najkrótsza, ale żeby ta sprzedaż nie była nudna, tak? Żeby nie było, że ja wiem, wiesz, no ta klątwa wiedzy, tak? Która jest w każdym biznesie, nie? I żeby też było to, że wiesz, nawet w czasie jakiejś tam niedyspozycji, złego samopoczucia, no to ja sobie idę, ale nie tak, żeby tylko sobie przemielić tą bazę, ale mogę się też tym bawić, nie? No bo to chyba w sprzedaży też jest takie. Tak, dobrze to zauważyłaś, bo ja pamiętam moje początki sprzedaży, to mniej więcej wyglądało tak, że jak handlowiec wchodził do klienta, to wiedza handlowca była na tym poziomie, klienta na tym. Dzisiaj mamy to mniej więcej tak. Albo nawet wyżej. Albo nawet wyżej. Czasami się zdarzają klienci, którzy wiedzą więcej, albo im się wydaje, że wiedzą więcej. I czasami to wydaje się, że wiedzą więcej, jest bardziej niebezpieczne niż to, że wiedzą więcej. No ale to już zgodnie z Blanchardem, jaka jest trochę, chociaż to zarządzanie bardziej ludźmi, ale ja też to stosuję w zarządzaniu klientami, tak? Jak wiesz, na jakim poziomie jest klient, tak? I że nie wydaje mi się to, co mi się wydaje, nie? Tak. Ale zobacz właśnie, bo tutaj się pozmieniało, to znaczy ja uważam, że dobry schemat jest, ja zawsze jestem na tak, bo uważam, że to procedury jakieś powinny być, ale dobre procedury, żeby nie było to też kwadratura koła, nie, że klient mi powie tak, to ja muszę tak odbić piłkę i noga w drzwi i inne rzeczy, a tylko to nam daje tą elastyczność, że ja mogę za tym wszystkim zobaczyć tego człowieka. No tak. I to często nawet właśnie tą osobę decyzyjną, prawda? To klienci pytają, a potem się okazuje, że przecież nie wiem, ja zawsze mówię, że te panie w sekretariacie to jest taka kopalnia złota i tak z nimi fajnie można budować te relacje i o ich rolą jest to, żeby blokować. Tak. Natomiast twoją rolą jest też zdobycie informacji, tak? Jakby i też budowanie tego na różnych etapach i można się zaskoczyć, kto tam nieraz pracuje, z jakimi aspiracjami, z jakimi możliwościami, z jakimi pasjami, prawda? I ten Jaguar może do tej osoby należeć, nie? Pamiętam taką sytuację, kiedyś też to było chyba na jakimś szkoleniu, gdzie też wypisywało się te wszystkie rzeczy i tam, pamiętam, było jeden z punktów, ktoś podał, jak przeskoczyć asystentkę, chyba to było, jak przeskoczyć. Tak? Ja tak się zatrzymałem, a dlaczego powiedzieć przeskoczyć? No bo przeskoczyć, ja mówię, ale po co? No bo żeby się dostać do tych osób decyzyjnych, a ja mówię, a nie można razem z tą asystentką tam pójść? I to jest właśnie to myślenie, że ludzie postrzegają pewne rzeczy jako bariery, co wynika z określonego patrzenia na świat, to co na początku powiedziałem. Jeżeli zmienię model patrzenia na świat, to nie będę ludzi widział jako bariery, tylko jako coś, co może mi pomóc tym, a nie będzie przeszkadzać.
No tak, tylko widzisz, to jest też jakby patrzenie na proces, że zamykamy najszybciej jak się da, ale jednak no, nie przyspieszamy w momentach, które nie mają sensu, tak? Bo ja często na szkoleniach mówię, że to trochę tak jak mąż z żoną, tak? Że jakby często przez żonę dostajesz się do męża i przez męża do żony, tak? Że wiesz, że prawda? Jeśli to już jest inny autorytet i przecież te, nie wiem, dziewczyny na recepcji, prawda? Wszędzie one są po prostu lubiane często, mm-hmm. tak? I mają fajne role administracyjne i kawał dobrej roboty robią i z jednej strony handlowiec chce uciec od stereotypu handlowca, a sam ma stereotyp, prawda, jakby to co ty powiedziałeś, tej asystentki, nie? I, jakby, i to już też podchodzi do traktowania tych ludzi, nie? Że zobacz, gdzie z tym sobie pozwalamy. Natomiast powiedz mi proszę, no bo tak, ty sam wydałeś właśnie kilkanaście książek, ja też pamiętam jak Boże, lata temu czytałam tego twojego mistrza sprzedaży, zresztą nawet się tym mówiłam, zobacz, mam jeszcze tutaj karteczki, nie widać, tam jakieś zaznaczone, więc właśnie, co tam się przydaje. Natomiast powiedz mi proszę właśnie, bo masz tą swoją najnowszą książkę Słowa Mocy, ja jestem pewna, że stanie się bestsellerem też jako twój czytelnik. Jakie twoim zdaniem są takie najważniejsze słowa mocy? Podobne pytanie, jak pan profesor Brałczyk zadajesz. A widzisz, no ja go uwielbiam, ja jestem fanką profesora Brałczyka, więc no tak. Tak. Swoboda, jaką on to przekazuje, tą wiedzę ogromną, to naprawdę potrafi zaskoczyć. No wiesz co, czy słowa mocy to jest metafora, tak? I tak samo odpowiedziałem profesorowi, jak i tobie odpowiem, to jest metafora, czyli oczywiście znajdziemy w tej książce słowa, które są mocne. Ja definiuję te słowa. Słowa, które powodują, że to, co mówisz, ma większą wagę, większą siłę przekazu, większą siłę perswazji, bardziej przekonywujące jest. Są takie słowa i odwrotnie, są takie słowa słabe. Ale generalnie jest to metafora, która mówi o tym, że język jako zlepek słów, tak, w takim dużym skrócie, może być takim językiem, który jest zlepkiem takich słów, które tworzą taką moc jakby przekazu. Czyli na przykład mogę określoną rzecz, czy określony przekaz podać na różne sposoby. Na różne sposoby mogę. Mogę na przykład przekonać kogoś do czegoś bez przekonywania jego do tego. I tu na przykład jest bardzo duża jakby przestrzeń dla handlowców, nie tylko dla handlowców, dla negocjatorów, bo to też dla negocjatorów jest pisana książka, nie tylko zresztą dla nich, bo ta wiedza jest uniwersalna, językowa tak naprawdę, która pokazuje, że ty niepotrzebnie podejmujesz działania, żeby klienta przekonać do zakupu. Pozwól temu klientowi kupić, pokaż mu pewne rzeczy, powiedz mu pewne rzeczy i zobacz, jaka będzie reakcja tego klienta. Ja na przykład pisząc tą książkę, znaczy zanim ją opisałem, wiesz, obserwowałem różne zachowania ludzi. Jestem generalnie taki trochę, taki grzebacz, tak? Mnie różne rzeczy interesują. Ja tak się na przykład uczyłem sprzedaży, wiesz, chyba, nie wiem, wiesz, czy to w książce chyba też pisałem. Ja sobie w pewnym momencie kupiłem taki zeszyk, taki sklerotyczny notatnik, taki zwykły zeszyk jak do szkoły, bo byłem po 7-dniowym szkoleniu. I poszedłem sprzedawać i jak zadzwoniłem tego klienta, gdy klient otworzył drzwi, to ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Wiem, że na końcu powinienem wyjść z czymś, tak, ze sprzedanym czymś, ale nie wiedziałem, co mam powiedzieć. I wtedy mi tych sandlerów, spinów i tak dalej brakowało, tak, bo nie było czegoś takiego w Polsce, tak, żebym wiedział. I zacząłem sam chodzić i spisywać sobie po każdym, wiesz, spotkaniu, co moim zdaniem zrobiłem dobrze, co moim zdaniem zrobiłem źle. Co jakbym poprawił, może miałbym szansę, a co jakbym zmienił. I bo jak masz określoną ilość notatek i ją przeglądasz, to nagle zaczynają cię, wiesz, pokazywać pewne wzorce. Tak. Ja myślę, że Sandler czy twórca metody spin też pewnie do podobnych wniosków dochodzili. I te wzorce zaczynają ci się tworzyć, zaczynasz wyciągać wnioski. I podobnie było tutaj. Mianowicie zacząłem zauważać, że jeżeli przekazujemy pewne informacje w sposób A, jest inna reakcja, zachowanie drugiej strony niż sposób B. I dla mnie takim kapitalnym polem eksperymentalnym były turnieje negocjacyjne. Do dzisiaj są. Bo ty masz taką sytuację, że masz po jednej stronie jedną drużynę, po drugiej stronie drugą drużynę, które grają ze sobą, negocjują w oparciu o określony scenariusz. I ty sobie jako ten ekspert, ja wolę słowo sędzia, jako ekspert siedzisz i przysłuchujesz tym zachowaniom. I wtedy możesz sobie te swoje teoryjki zacząć, wiesz, badać, sprawdzać, czy to faktycznie działa.
I kurczę, działa. Nawet z Balczykiem ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to pozorne znaczenie, wyciąganie wniosków pozornych, które mają pozorny sens, tak naprawdę jest nielogiczne i niepozorne. Przykład. Ci przedstawiają jakąś ofertę i ci na przykład mówią im coś takiego. No dobra, to skoro proponujecie w tej sytuacji 50, to w pozostałych sytuacjach tak samo rozłożymy i możemy podpisać umowę. I tu jest podstawowy błąd, który druga strona kupuje. Bo założymy, że skoro poświęciłaś 2 godziny czasu na naszą rozmowę, tak, no to fajnie by było, żeby coś z tej rozmowy wyciągnąć. Czyli jakby zakładasz, że to ma sens, a to wcale nie musi mieć sensu. Ok? To jest jeden z takich wzorców, albo na przykład inny wzorzec, na przykład jak, to jest bardzo ciekawe, jeżeli na przykład ja ci przekazuję jakiś argument, to w negocjacjach to bardzo dobrze widać właśnie, że jeżeli ja ci składam jakąś propozycję, jakąś ofertę, na przykład Monika, wiesz co, proponuję, żebyśmy to zrobili tak i tak i tak, to większość ludzi automatycznie w swoich głowach buduje kontrargumentację, czyli jakby nie chce przyjąć, wiesz, tej propozycji, szuka już dziury w całym na dzień dobry. Już nie, pazury już nie. Ale jeżeli powiesz coś takiego, Monika, proponuję, żebyśmy to zrobili w ten sposób, bo dzięki temu ty zyskasz to i my będziemy mieli to, to automatycznie ta kontrargumentacja jest w twojej głowie blokowana. Słuchasz mnie, bardziej się otwierasz. Czyli jeżeli podaję argumenty bez uzasadnienia, to mam inny efekt, niż jeżeli podaję argumenty z uzasadnieniem. To samo dotyczy próśb, to samo dotyczy propozycji i tak dalej, i tak dalej. Ja też mówię, że z asertywnością tak jest, nie? Że niby się mówi, że nie, to skończone zdanie, a tak naprawdę no jakby w dobrym, prawda, nie musisz się tłumaczyć, ale dobrze jest coś powiedzieć. Natomiast to też ciekawe, bo zobacz, chyba Bralczyk też ma na swoim koncie właśnie, teraz mi się przypomniało, też ma jedną z takich książek właśnie odnośnie tych słów i też tego u niego, jak to się zmieniało na przestrzeni, prawda? Słowa zmieniają znaczenie. Tak. Więc to, natomiast też jakby dla mnie bardzo ciekawą książką była książka któregoś Marka Kamińskiego. Marek też, jakby mam z nim wywiad, on z tą odpornością psychiczną teraz się zajmuje, ale pamiętam, jakie to było dla mnie takie, wiesz, odkrycie tego, to znaczy nie odkrycie teorii, tylko że on to napisał, nie? Że jakby, wiesz, człowiek, który się wspina, jest związany ze sportem, ma bieguny na końcu i tak dalej, jakby tu się zajmuje semantyką, tak? To jest tak, prawda, że jak my do siebie mówimy, jak mówimy do innych, prawda? Jak też ich słuchamy. Więc to ciekawe. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna, którą my bardzo depresjonujemy, bo też przez pewnym momencie ukazały się książki poświęcone tak zwanej komunikacji niewerbalnej, chociaż powinno się mówić niejęzykowej, bo można ciałem też mówić, przykład język migowy, w związku z czym to jest to też nieprecyzyjne określenie. I ta komunikacja tak zwana niewerbalna, ona tak jakby mocno rynek zdobyła i potem te wszystkie przytaczanie tych wszystkich eksperymentów Merabiana, gdzie niby te 55% to wiesz ciałem i tak dalej, a 7 tylko treść słów, one troszeczkę zaburzyły nam percepcję tego, jak my się komunikujemy. Język ma ogromne znaczenie, chociażby ze względu na to musimy pamiętać, że wszystkie ideologie, wszystkie myśli, wszystkie, może emocje nie, ale generalnie myśli, ideologie, my przekazujemy językiem, nie ciałem. W związku z czym, a jak fajnie pisał Lec, że tam, gdzie walczą ze sobą ideologie, giną ludzie, tak? W związku z czym to bardzo się mocno przekłada na naszą rzeczywistość, czyli to, w jaki sposób ja mówię do klienta, jak ja buduję odpowiedź, czy i w jaki sposób ja wykorzystuję jego język, jego sposób komunikacji, wygląd jego maili i tak dalej, jak ja to umiem zrobić, ma bardzo duży wpływ na odzew z drugiej strony, po prostu. I to jakby są rzeczy kompletnie jakby pomijane, no może nie kompletnie, ale bardzo często pomijane, tak. Znaczy wiesz, bo to trochę wchodzi jakby w takie aktywne słuchanie, a trochę jakby z perspektywy handlowca to, o czym mówisz, to też jakby z tymi notatkami, prawda? Ja zawsze mówię, że jakby no notatki to jest coś, jakby nie możesz polegać tylko na swoim umyśle, natomiast dzięki temu jesteś w stanie
mówić słowami jakby tej osoby i to nie chodzi o manipulację, chodzi o to, żeby też ją otworzyć, tak, żeby ją zrozumieć, tak jak mówisz, żeby potem móc dopasować rozwiązanie, bo my na poziomie słów możemy zupełnie inaczej to co definiować, prawda, to już nawet zobacz, niska sprzedaż, wysoka sprzedaż, tak, już nawet takie rzeczy, nie, więc... Wiesz, no samo słowo sprzedaż, ja celowo nie użyłem w tytule książki sprzedaż. Celowo użyłem handel. Handel jest bardziej polskim takim słowem, tu ma jakąś gdzieś tam tradycję za sobą. Sprzedaż takim bardziej nowoczesnym z właśnie słowem, które gdzieś tam się zaczęło pokazywać w języku. To też jest celowo, żeby jakby zmiękczyć przekaz tej książki. A mi się wydaje, że się wraca, to znaczy, że wraca się do tych słów, bo handlowiec kiedyś już był takim, moim zdaniem, już jakby z mojego doświadczenia, już trochę takim pejoratywnym, wiesz, często był odbierany, trochę jak akwizytor, a sprzedaż była ta wyższa, natomiast dziś sprzedaż też trochę przez to, o czym my rozmawialiśmy, jest rozmiękczona przez ilość etapów, które nie zawsze są związane z handlem, z zamykaniem. I dlatego jakby ten handel, do tego handlu, ja przynajmniej mam taką teorię, się wraca, prawda? Mhm. Więc jakby to bardziej można, wiadomo, czego się spodziewać. A powiedz mi proszę, ile czasu ci zajmuje napisanie takiej, wydanie książki? Jak to ułożyłeś procesowo? No bo to jest też tak, że no twoja książka była popularna wiele, wiele lat temu, tak? No nie wiem, z 12 roku ją mam, może nawet, no to coś koło tego. Znaczy wiesz co, ja swoją pierwszą książkę zacząłem taką stricte pierwszą, bo pierwsza była jako takie wydanie wspólne w CHBK-u jeszcze, to ja zacząłem pisać w 2006 roku, a chyba wydałem w 2007, bo inny pamięć nie mieli, albo w 2006. To było wybieranie wpływu na siebie. To jest książka mało znana i ona, jak teraz patrzę po czasie, to ona chyba troszeczkę za wcześnie została napisana przeze mnie. Bo gdzieś tam te rzeczy, które my tu poruszamy, właśnie te przekonania, te systemy wartości i tak dalej, ja to wszystko opisuję. Słowa mocy, że teraz chyba jak to koreluje, to może to połączysz. Bo tak, ja nie czytałam tamtej, ale no bardzo mi się tak od razu kojarzy. Nie, bo to też słabe wydawnictwo było, wiesz, któremu ja to powierzyłem, takie małe wydawnictwo, generalnie mało znane jest w ogóle, tak, i oni troszeczkę eksperymentowali z tego typu literaturą, bo to była taka stricte rozwojowo osobista, gdzie ja, wiesz, właśnie pisałem o przekonaniach, o rodzajach przekonań, zresztą w swoich książkach potem też sprzedażowym o tym piszę, w jaki sposób sobie radzić z tymi przekonaniami, tak, w jaki sposób działać z wartościami, jakie mamy potrzeby, jak to wykorzystać, takie na przykład to, na czym polega siła koncentracji, jak pracować nad tą koncentracją. No, w związku z czym to taki głęboki proces był, łącznie z ćwiczeniami i tak troszeczkę widzę, że ten rynek dopiero teraz chyba jest gotowy w ludzi, wiesz, na to, żeby wejść, bo te rzeczy są zrozumiałe dla nich, tak? Czy przekonania. Kiedyś pojęcie przekonań to było niejasne trochę, tak? Dzisiaj mamy coraz więcej ludzi wykształconych, ludzi oczytanych, którzy wiedzą... Ale wiesz, no, tak jak też mówiliśmy, to tak na różne rzeczy są trendy. Po prostu. I w sprzedaży też trzeba za nimi iść i umieć za nimi podążać. Zresztą no, w każdym biznesie, tak? Nawet w zarządzaniu. No bo zobacz, kiedyś to pewnie by właśnie gdzieś tam taki właściciel firmy nawet to wyśmiał, tak? Czy menadżer, no bo gdzieś tam przekonania, tak? Masz iść i sprzedawać, w dodatku rzeczywiście ten proces tyle był krótszy po prostu. Natomiast dziś też uczymy się na różne sposoby, prawda, też podtrzymywania tej motywacji, bo zobacz, ilu handlowców jednak w wypaleniu potem, prawda, następuje u nich. Jakby wracając do mojej odpowiedzi, to wtedy mi zajęło dużo czasu, ale ta książka mnie nauczyła takiej dyscypliny, czyli ja potem jak pisałem książki, stawałem sobie o 6 rano i pisałem do 8. Potem to przesunąłem od 7 do 9. Po prostu codziennie dwie godziny i wtedy jakby mózg zaczyna wchodzić w inny rytm. On jakby ci sam zaczyna funkcjonować, wiesz, i odczuwa potrzebę, żeby coś tam zacząć pisać. No i to najczęściej od 3 do 4, no czasami tam 5 może miesięcy się książkę pisało. No ale akurat ta, tak jak powiedziałem, to teraz skończyłem, no to ona wyjątkowo, ona mi 4 lata akurat zajęła pisania i tutaj nie było takiej dyscypliny, to było raczej z doskoku, bo ja cały czas gromadziłem materiały, cały czas konsultowałem z różnymi ludźmi, cały czas to, wiesz, sprawdzałem, jak to w rzeczywistości działa i to tak było na zasadzie takiej bardziej, no nie wiem, 2 dni na przykład po 8 godzin pisania, a potem tydzień przerwy, tak, bo gdzieś mi to uciekło i nagle stwierdziłem, że zaczynam iść za głęboko na przykład w jakąś teorię i to nie będzie dla ludzi już ciekawe.
ale z drugiej strony wiem, że pewne teorie trzeba wytłumaczyć na początku, przynajmniej w tej książce tak zrobiłem, dlatego niektórzy postrzegają ten pierwszy rozdział jako taki trochę trudnawy, no ale bez niego no, nie ma sensu iść dalej, tak? Po prostu trzeba zrozumieć pewne procesy. Trzeba zrozumieć, że istnieją chociażby zasady rzeczywistości i współpracy, które powodują, że na przykład, że to, w jaki sposób ludzie z sobą rozmawiają, jest z definicji, w jaki sposób już ustrukturyzowane. I skąd się biorą właśnie manipulacje? No między innymi stąd, że ludzie wykraczają poza te zasady tej komunikacji. I to dobrze jest wiedzieć, żeby to wyłapywać, żeby nie bać się na przykład czegoś... Ale wiesz, na manipulacje z perswazji trudno jest jednak, wiesz, no bo metody masz te same, trudno masz je udowodnić, tak? Trudno je masz, niezależnie od tego, jak jesteś doświadczony, wyłapać. Ale no warto, zgadzam się, podpisuję się, żeby łatwo... Warto znać te mechanizmy, nie? Szczególnie implikatury na przykład, wiesz, jeżeli klient zadaje pytanie, czy jesteście Państwo w stanie dostarczyć do piątku zgodnie z obietnicą, tak, nasza firma słynie z terminowości dostaw, tak, czyli to jest taka implikatura, która tak naprawdę przez klienta odczytywana jest, tak, dostarczą mi, a tak naprawdę on tylko informuje, że my jesteśmy znani z terminowości dostaw. I w języku jest wiele takich dołów, takich pułapek, które można na różne sposoby wykorzystywać i warto mieć świadomość tego, że tak jest, nie? Ja przynajmniej starałem się to przekazać. Mm-hmm. A teraz jak? No bo jednak w tym wszystkim wydałeś 18 aż książek, czyli naprawdę dużo. No ja wiem, że ileś razy też udoskonalałeś tego mistrza sprzedaży, co też jest takie no, pełne szacunku, że jednak update'owałeś to. No staram się update'ować, wiesz, chociaż ci powiem, może to będzie dla osób, które będą słuchały tego wywiadu i które przeczytają wstęp do mojej książki, będzie to zaskoczeniem. Wbrew pozorom ta sprzedaż tak się nie zmieniła przez te 15 lat, albo inaczej. Pewne zasady, pewne reguły, pewne wzorce, pewna wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby dobrze sprzedawać, ona nie uległa zmianie, tak? Bo na pewno, ja na przykład update'owałem o ten prospecting, o którym ty zaczęłaś tak rozmowę. Na pewno tak, tutaj jest widoczny prospekt, tu jest widoczny postęp, jest widoczny rozwój, że tych kanałów jest coraz więcej, ale nie zmienia to faktu, że jakby poza tym prospectingiem, jeżeli dalej wejdziemy w ten proces sprzedażowy, to on w zasadzie jest taki sam. Trzeba ludzi słuchać, trzeba stosować aktywne słuchanie, trzeba zadawać odpowiednie pytania, trzeba badać, ewentualnie uświadamiać potrzeby, trzeba umieć odpowiednio przedstawić ten produkt, trzeba umieć oddać obiekcje i tak dalej. To pozostaje tak jakby no, niewiele zmienne. Mhm. No właśnie, powiedz mi proszę, bo tak mnie korci jeszcze, żeby zapytać się ciebie, jak ty postrzegasz te relacje w sprzedaży? Przepraszam, się śmieję, to jest jeden z moich ulubionych tematów. Demonizowanie relacji sprzedaży, ja to zawsze tak mówię. Kiedyś był taki silny bardzo trend, budujcie relacje, tak? Po ten networking cały powstał, tak? Na którym chyba najwięcej pieniędzy zrobili ci, którzy te konferencje organizowali, ci, którzy na nich występowali. Tak samo jak się śmiałem zawsze z NLP, że na NLP to najwięcej zrobili trenerzy NLP, a nie ci, którzy przychodzili tam, żeby się uczyć tych technik. No tak to jest w biznesie. Ja uważam, że to jest troszeczkę demonizowanie z dwóch względów. Po pierwsze, ten pomysł z relacjami, to on jest fajny, ale jeżeli te relacje są głębokie, bo wciąż na świecie podpisuje się najwięcej kontraktów, największych kontraktów na jachtach, na polach golfowych, na zamkniętych imprezach, na przykład w Portofino i gdzieś tam, gdzie indziej. Ale to są inne relacje, to są głębsze relacje. Bardzo często są to relacje, które się gdzieś tam od lat toczą, tak? Ci ludzie się znają gdzieś tam od liceów czy od czegoś. Handlowcowi, który wchodzi z marszu do klienta, który osobowościowo jest inny niż ten handlowiec, będzie bardzo trudno zbudować dobre relacje takie międzyludzkie, które wygenerują sprzedaż. Czyli innymi słowy, nie ma dodatnej korelacji pomiędzy dobrymi relacjami a sprzedażą. Nawet jeżeli weźmiemy regułę lubienia i sympatii, tak, o której Cialdini pisze dokładnie. Jeżeli weźmiemy tam, wyjmiemy z tej reguły tą zasadę podobieństwa, tak, czyli jeżeli mamy podobne zainteresowania, charakter i tak dalej, to nam będzie łatwiej. To prawda jest taka, że ciągle mówimy o statystyce, nie mówimy o korelacji dodatniej, tak? Czyli znaczy, że jeżeli mam z tobą dobre relacje, to ode mnie kupisz. Nie, to nie jest tak.
Gdyby tak było, to ja bym nie sprzedał jednej czy dwóch polis w ciągu tygodnia w Częstochowie, tylko sprzedałbym 15, bo tylu kolegów mam, czy tam koleżanek, czy 20, tak? Ale to widzisz, to nie, to moim zdaniem to jest jakby tak jak definicja sprzedaży, to ja tutaj jestem w opozycji. To ja uważam, bo ja pamiętam jak na początku, nawet na LinkedInie gdzieś tam, że ekspert do spraw kreowania relacji i dużo osób tam najpierw nie, a potem pisami robili szkolenia z relacji w biznesie, wiesz, więc różnie bywa, jak poczujesz trend. Natomiast dla mnie jakby trzeba oddzielić relacje biznesowe i prywatne, mimo wszystko. Natomiast jeśli chcesz budować relacje dobre z drugą osobą, to trochę jest to, o czym my dzisiaj mówiliśmy w naszej rozmowie. Czyli wiesz, jakby widzisz, że po drugiej stronie jest człowiek, więc dopasowujesz, wiesz, starasz się go zrozumieć. To nie jest taka sieczka, że masz, wiesz, jakby ja mam jeden produkt, wiesz, jakby powiedzmy, że do jednej branży sprzedaję i to jest, wiesz, kopiuj wklej. Tylko ja też uczę się widzieć innego człowieka i tak jak mówisz, mało osób to potrafi. Natomiast jeśli ktoś to potrafi, to też to pokazane było w COVID-zie, prawda, że firmy, które gdzieś tam były mniejsze, jednak potrafiły przetrwać, bo trudniej ci jest, oczywiście, że relacje da się zważyć, zmierzyć i to też nie jest tak, że jakby sprzedaż dla relacji, tylko no sprzed, musi to być spójne biznesowo, więc to też się da zważyć, o ile więcej jesteś w stanie zapłacić za relacje, ale nie zawsze musisz. Natomiast moim zdaniem dobre relacje jakby dzisiaj w świecie handlu też pomagają, jakby tak jak w zarządzaniu zespołem, tak jakby w zarządzaniu firmą i w kulturze organizacyjnej, tak pomagają handlowcowi nie zwariować. Wiesz, że jednak widzisz tego człowieka, że nawiązujesz z nim i one nie muszą być głębokie. Znaczy ja nigdy, wiesz, nie wiem, czasami jak ja tak pytałam się na szkoleniach o to, czy lubicie swoich klientów właśnie odnośnie relacji, no to pierwsze było takie skojarzenie, pamiętam na początku, że no to ja z nimi piwa nie piję, nie? No ja mówię, ja też nie. Wiesz, to nie za dobre, wiesz, to nie o tym mówimy, tak? Jakby, bo twój kolega nie będzie twoim klientem, to są inne też relacje, więc jakby to, no tu myślę, że mamy jednak trochę inne zdanie, albo my też inaczej to definiujemy. Właśnie, tu chodzi o zdefiniowanie tych relacji, bo ja często właśnie spotykam się z pojęciem relacji właśnie tych takich bliższych relacji, tak, czyli przekonania, że jeżeli ja zbuduję z kimś bliższe relacje, to wtedy będę miał lepszą sprzedaż, wiesz, wtedy będzie większa szansa na dokonanie tej sprzedaży. Ja o tego typu relacjach mówię. Ale zobacz, będzie większa na zrobienie dobrego badania potrzeb, nie? No bo to często się mówi, zobacz, uczysz handlowca i mówisz, że no musisz zdobyć informację o tym, o tym i o tym. I co innego, jeśli jest świadoma potrzeba i ktoś po prostu, nie wiem, szuka systemu, no ty sprzedajesz system, możesz dać, prawda, czy nie wiem, szukasz nieruchomości, a co innego, jeśli jest nieuświadomiona potrzeba. Do czemu ja mam się odpowiadać, nie? Wiesz, i w tym momencie, jeśli potrafisz zbudować, nawet z tym Jaguarem, tak, to wiesz, jakby no może to przecież, prawda, właśnie, no właśnie, bo ja już mam swoją historię, czyli siebie odkrywam, tak, że to trochę głupio wyszło, bo myślałem, że pana, ale w ten sposób już pokazujesz się właśnie, wiesz, pozycjonujesz się jako człowiek po prostu, nie? I często, oczywiście, że to też jest trudne, bo trzeba to zważyć, zmierzyć, ile relacyjności ma być w biznesie. Tak? Żeby nie. Potem nie szło, że wiesz, że ja sobie rozmawiam jak z koleżanką, a nie idzie za tym biznes, nie? No bo to trzeba, to chyba jest taki gorący ziemniak, nie? Dokładnie o to mi chodzi, tak? Że oczywiście te jakby nie ma tej korelacji takiej, tak? Że właśnie jak masz te dobre jakieś tam super relacje, że coś z tego wyjdzie. Czasami ja nawet, powiem ci, miałem relacje z klientami takie bardzo, bardzo powierzchowne, tak? I też dochodziło do finalizacji. Tu, tak jak mówiłeś na początku, jest wiele czynników, które mają wpływ na efekt sprzedaży. Nie można powiedzieć, że... Bo wiesz, to też chodzi o to, żeby ich nie przegrzać, żeby to nie było, wiesz, że komuś jest głupio odmówić, tak, lubi. Bo jak cię lubi, no to właśnie powinien ci odmówić wcześniej, żebyś nie tracił czasu. Tak. A więc... Jesteś kolegą moim, a nie gościem, z którym robię biznes, nie? Tak, dokładnie. Więc natomiast nie, jak dla mnie to jednak, jeśli wiesz, jeśli są fajne relacje, jeśli kogoś znasz, to też w czasach kryzysu masz większe szanse na przetrwanie i większe szanse, wiesz, jeśli wchodzi konkurencja, to nawet jeśli klient odejdzie, to wiesz o tym, że wchodzi konkurencja, nie? Wiesz jaka. Więc moim zdaniem jakby to jest traktowanie takie bardziej ludzkie, ale to mówię, no to jakby to jest już też to trochę inny temat. A powiedz mi proszę, Arku, z czego ty czerpiesz wiedzę? Jakie książki o sprzedaży sam polecasz? A właśnie, no bo też tej wiedzy masz dużo, ale no na pewno też ją w jakiś sposób jeszcze update'ujesz.
No wiesz, no, trzeba się rozwijać. Nie można. Mam takiego znajomego handlowca, który z tym zresztą wywiad robiłem do mistrza sprzedaży. Ten wywiad jest nagrany i tam publikowany. On powiedział coś takiego: jeżeli wydaje ci się, że wszystko wiesz o sprzedaży, to masz rację, wydaje ci się. I to jest takie fajne powiedzenie, że tutaj jest, tak jak od początku mówimy, sprzedaż jest, wiesz, no, oceanem bez dna i bez szerokości określonej. Tak? Tutaj jest tak ogromna wiedza potrzebna z różnych dziedzin. Ja zawsze handlowcom też podkreślam: kochani, jesteście w najlepszym możliwym zawodzie na świecie, w którym jeżeli do dobrej firmy traficie, jeżeli będziecie mieli produkt, który wam będzie odpowiadał, załóżmy, to też trzeba do produktu mieć przekonanie, przynajmniej trochę tego przekonania, to wy jesteście w stanie nie dość, że zarobić porządną forsę, no bo na tym to też polega praca, też jesteście względnie niezależni, tak, bo ja większość firm, z którymi współpracuję, to są firmy, to po prostu handlowcy są w terenie. Firma jest, nie wiem, w Rzeszowie, a handlowiec na przykład pracuje, nie wiem, w Lublinie, czy na przykład pracuje w Gdańsku, czy w Poznaniu, i on bardzo rzadko do tej firmy przyjeżdża, a sprzedaje. W związku z czym, wiesz, jesteś niezależny, pomagasz ludziom tak naprawdę w rozwoju biznesu, zarabiasz dobre pieniądze, naprawdę jesteś w dobrym zawodzie, i im więcej wiesz, im bardziej się rozwijasz, tym coraz lepsza jakość jest twojej pracy. Na przykład mój znajomy, który pracuje 20 lat w sprzedaży, sprzedaje bezpośrednio. I też jak słyszę, na przykład jak ludzie mówią, że się wypalają w sprzedaży, no to ten człowiek jest dla mnie przykładem tego, że można ten sam produkt, jeden, sprzedawać 20 lat i się nie wypalić. I to jest na przykład człowiek, który pokazał, jak się można rozwinąć. On na pierwszym spotkaniu sprzedał po 17 prezentacjach dopiero. Dzisiaj sprzedaje co trzecią, co czwartą. I właśnie dzięki tej wiedzy, którą zdobywał na różnych szkoleniach, z różnych książek, dzięki temu swojemu treningowi sprzedażowemu, gdzie co jakiś czas zrobił tę prezentację, on się tak rozwinął, że dzisiaj ten efekt, jaki on osiąga, jest niesamowity. Tak? To jest bardzo, bardzo efektywna sprzedaż. Czyli trzeba się rozwijać. Z czego ja czerpię wiedzę? Jeśli chodzi o książki sprzedażowe, to bardzo rekomenduję Jeba Blanta. Uważam, że to w tej chwili są chyba najciekawsze dostępne książki, jakie są na rynku. Korzystna transakcja jest super książką, bo ona bardzo kompleksowo podchodzi do tematu negocjacji właśnie w handlu. Pokazuje po prostu konkretne techniki, wszystkie rzeczy, jak się przygotować do negocjacji, a powiem ci, że większość osób w ogóle tego nie robi. Handlowcy się nie przygotowują do negocjacji. Jak ja robię na szkoleniach z negocjacji case'y, takie scenariusze dostają, to mogą się przekonać, jak czytając scenariusze, w różnych grupach różne wnioski wyciągają handlowcy. A te wnioski przekładają się na to, jak się przygotują do negocjacji, a to, jak się przygotują do negocjacji, przechodzi na to, jak oni będą te negocjacje prowadzić, a to się przekłada na to, jakie będą efekty. I to jest bardzo ciekawe, bo te efekty czasami są zero, a czasami są 100 tysięcy podpisanych kontrakty. Tak? Ja mówię o scenariuszu, o negocjowaniu scenariusza. Także polecam Korzystną transakcję. Fanatyczne poszukiwanie klientów to już chyba jest w tej chwili ikoniczna książka, jeśli chodzi w Polsce o prospecting. No i nie wiem, czy się objection pokazały w Polsce, bo ja czytałem to akurat w wersji z Amazona, na Amazonie kupiłem. Bardzo dobra książka o oddalaniu obiekcji i książka, która potwierdza mój sposób oddalania obiekcji, którego się trzymam od lat, a który wiele osób podważa, że to jest do bani, że to jest słabe, że to nie działa i tak dalej. Dla mnie działa i właśnie Blunt też pokazuje jedną z tych technik oddalania obiekcji, co mnie też bardzo cieszy, bo to jest bardzo doświadczony handlowiec, to jest człowiek, który wie, o czym mówi. Jaka technika? To jestem ciekawa, czy mamy spójną tutaj... Ja sobie nazwałem to MOD. To jest model myśli, odczuć i doświadczeń. Czyli na przykład jak ktoś na przykład ma jakieś wątpliwości odnośnie czegoś, to na przykład możesz powiedzieć coś takiego: rozumiem pana, bo część z naszych klientów też w ten sposób do tego podchodziła. Dlatego jak dostali produkt do testów, przetestowali go przez tydzień, okazało się, że idealnie im pasuje, im współdziała. Rozumiem, żebyśmy mogli na przykład taki produkt do testów do pana wrzucić, tak? W takim dużym skrócie. Czyli jakby pokazuje, że jakby on ma prawo do tej obiekcji, że to jest normalne, że część z naszych klientów tę obiekcję też miało, ale jak zobaczyło to się przekonało, tak? Ja to zresztą dokładnie opisuję w słowach mocy w różnych konfiguracjach słownych.
Bo no można. Widzisz, to ja inaczej to nazywam, ale ja często lecę perswazją właśnie. Nie wiesz, właśnie, że jakie masz argumenty, kontrargumenty. I tak jak mówisz, to jest dzisiaj często podważane. Natomiast nie oszukujmy się, te obiekty są, więc to nie jest tak, że nawet jak ktoś ma potrzebę, to zawsze jest ta tarcza klienta, tak? I to nie jest tak, te obiekty się pojawią, czy one są pozorne, czy one są realne, to jest zupełnie coś innego. I wiele firm ma nadal obiekcje przed opracowywaniem obiekcji, tak? No bo przecież zdemotywujemy handlowców. Natomiast no to jest taki klucz, no bo wtedy to jest to przygotowanie tych negocjacji, że jak ktoś cię nie... To cię nie przerośnie, bo już się tego spodziewasz, tak? Więc masz odpowiedź i masz tą elastyczność, żeby wymyślać milion innych i budować te relacje i patrzeć na tego człowieka, prawda, w jego kontekście. Więc nie ma co wymyślać koła na nowo, jeśli już jest wymyślone, nie? Tak. Także jeśli chodzi o książki sprzedażowe, no to Blanta ostatnio czytałem i to chyba mi się najbardziej spodobały, te książki. No, do książek negocjacyjnych różnych sięgam. Negocjacje są dosyć ciekawym tematem i ja od lat tak się troszeczkę bardziej skłaniam w kierunku negocjacji i chyba więcej szkoleń z negocjacji robię niż ze sprzedaży, z tego względu, że tutaj już potrafią być skrajne podejścia po prostu do negocjacji. Jest ten harwardzki model, prawda, tych negocjacji wokół meritum, na zasadach skoncentrowanych. Jest ten model, wiesz, który na przykład inni proponują na przykład na zasadzie, wiesz, to takiej walki, zacznij od nie poddawaj się, wychodź z pozycjami, odrzucaj ich propozycje, tak bardziej pozycyjnie. No, od tego pozycyjnego już się odchodzi, nie? No jakby to też z wielu względów, to tak jak mówisz o zakupowców, prawda? Kiedyś ktoś pracował 20 lat, dzisiaj zmienia częściej tą pracę, wiesz, jakby może być w roli handlowca zaraz, więc to media społecznościowe, tak, można coś tam nagrać, przekazać dalej, wiesz, jakby tysiąc powodów jest. Tak. Za świadomością, prawda? Tak, tak. No zdecydowanie się odchodzi, no ale wiesz, no jeżeli się chce od czegoś odejść, to trzeba najpierw dobrze to poznać, z czym mamy do czynienia, tak? Żebyśmy na przykład nie potrafili się nawet na negocjacjach powiedzieć, świetnie udało się panu pokazać zaskoczenie, tak? Że na przykład nie boję się, że nazwę tę technikę, tak? Bo jeżeli ja gram według zasad, to się nie boję nazwać tej techniki. Także to jest jakby kolejna sprawa. Jeśli chodzi też o książki, to ja staram się sięgać poza literaturę tę naszą sprzedażową. Właśnie to przytoczyłem dzisiaj, czyli właśnie tego Taleba, tak, czy Kahnemana, czy o, bardzo dobry Dan Ariely, zawsze polecam, znakomite książki pisze, Potęga irracjonalności, taka tak, jego postać. Potęga irracjonalności, to ja też bardzo lubię, natomiast Kahneman, no to uważam, że jakby to też w zarządzaniu ja bardzo polecam, tak, bo to często są te pułapki myślenia, prawda, takie nasze i no i na co patrzysz, to będziesz widział, nie, więc jednak badania, tym bardziej, że to ekonomista, to jest zupełnie inny świat. No i powiem ci, że dużo się nauczyłem ciekawych rzeczy na temat sprzedaży z biografii Arnolda Schwarzeneggera, autobiografii Arnolda Schwarzeneggera. Dużo sięgam też do autobiografii, do biografii, bo to jest taka kopalnia wiedzy, która pokazuje nam też świat z perspektywy innych ludzi, szczególnie tych ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu, nie? I właśnie bardzo Schwarzenegger mocno pokazywał, że niezależnie od tego, co robisz, kim jesteś, to jeżeli nie będziesz miał tego poczucia, że musisz to sprzedać, że to jest towar do sprzedaży, to będziesz miał problem, nie? I bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie. On na wszystko patrzył jak na sprzedaż. Na swoją grę aktorską, na to, jak był biznesmenem, na to, jak był potem gubernatorem Kalifornii, jak był aktorem filmowym, wszystko sprzedawał. Wszystko. Ciekawe. To znaczy, to ja jeszcze nie czytałam, chociaż ja bardzo lubię biografię, tak samo filmy, tak? Takie właśnie oparte gdzieś tam o firmy, tak? Jakby jak powstawały, jak to wygląda. Tylko to też trzeba pamiętać, że gdzieniegdzie jest to kreacja, tak? Bo to zresztą to sam, znaczy ja przynajmniej mam takie przeświadczenie, to sam o tym mówię, że to tak jak w konsultacjach, tak, że jeśli nie wiem, nie utopiłeś z dwóch firm i dopiero trzecia ci się nie udała, to mało wiesz o życiu, nie? I czasem wchodzi się w ten storytelling, że musi być, wiesz, jakby dużo pokazywanych tych problemów, żeby ten sukces był bardziej widoczny, a ta ścieżka była prostsza, czy ktoś po prostu tam dostał jakiś spadek, miał, to nawet Santorski Jacek o tym mówi, że jednak no dużo szczęścia potrzeba, prawda, w życiu i jedni go mają, inni nie. I ja pamiętam, jak strasznie się przed tym buntowałam, bo jednak no, te konsekwencje na pewno w sprzedaży, też w działaniu, ale właśnie w samej sprzedaży też
to szczęście no, na pewno pomaga, nie? Zdecydowanie, to jest widzisz co, co ja też z wieloma osobami rozmawiam, szczególnie tymi, którzy uważają, że ja to wszystko mogę. I właśnie ja mówię, poczytaj sobie biografię, wypowiedzi ludzi, ale mądrych ludzi, tak? Mądrych ludzi. Takim przykładem mądrego człowieka w Polsce na przykład jest dla mnie Aleksander Kwaśniewski. Świetna jego biografia z tamtego roku, po prostu wciągnęłem ją, mówiąc kolokwialnie, nosem. Fantastyczna rzecz. Mądry człowiek, który właśnie mówi dużo o porozumieniu. On też zawsze podkreślał, ja miałem w życiu dużo szczęścia. Miałem dużo szczęścia, że się urodziłem w takiej rodzinie, że byłem człowiekiem wykształconym, że jeździłem po świecie, że trafiłem tu, że potem tę osobę spotkałem. Nigdy nie przypuszczałem w życiu, że będę prezydentem. I to jest fajna taka kwintesencja dla tych ludzi, którzy na siłę wytyczają cele i mówią, ja ten cel wytyczę i na pewno go osiągnę. Ale bardzo często to jest tak, że osiągasz cele, o których w ogóle wiesz. Nawet nie myślałaś, że osiągniesz taki cel. Tak. Moim marzeniem było kiedyś napisać książkę, tak? Tak, a dzisiaj jak patrzę z perspektywy czasu na to wszystko, no to wiadomo, że to inaczej wygląda, tak. Także no, inaczej też z perspektywy osiągniętego celu. Natomiast ja też ja bardzo lubię słuchać ludzi i właśnie to, jak czy z przedsiębiorcami rozmawiam, czy nawet prowadzę wywiady, to pamiętam, mnie też trochę rozbawił kiedyś Witek Kowalski, który przecież przez 13 lat zarządzał Nike i on też podkreślał, miał dużo nieszczęść w życiu, ale też, że jakby to, że był tym szefem Nike, jakim było, wiesz, że gdzieś tam zgubił portfel, prawda, będąc na Saksach, tak, w Holandii, trafił do ambasady, tam wiesz, no zobaczyli, że zna angielski, tak, w takich czasach i gdzieś tam poszedł dalej. Wiesz, zupełnie taka historia i to też powtarza Jacek Santorski, tak, że on rozwinął siebie tak biznesowo, swój wizerunek dopiero po 50, tak, więc jakby to, a my go znamy jako taką ikonę, tak, a tego, że był na budowie, był gdzieś tam, nie kojarzymy. Więc to jest tak, że na pewno to nie przeszkadza, na pewno trzeba iść za tymi trendami i dzisiaj, tak jak mówisz, te możliwości są inne, ale też trzeba wiedzieć, no ja też na konsultacjach, żeby mierzyć siły na zamiary, żeby to nie było tak jak u tego Tracy'ego, tak, że jakby no teraz zresztą trzeba też zobaczyć, co ci jest potrzebne do tego rozwoju biznesu i do tego szczęścia, nie, żeby też nie przelicytować. Więc tyle. A powiedz mi proszę, a jakie są twoje plany zawodowe na najbliższą przyszłość? No najchętniej to bym płynął z prądem tych trendów, o których mówisz. I tak szybko, coraz szybciej. Wiesz co, moje plany zawodowe są generalnie niezmienne, tak? Czyli ja jakby cały czas na tym rynku jestem konsultacyjno-szkoleniowym, dobrze tu się czuję, cały czas się rozwijam. Dla mnie to jest taka praca, którą trudna alternatywę dla mnie znaleźć. Pamiętam jakiś czas temu rozmawiałem z takim człowiekiem, który pracuje w takim dużym koncernie, tak gadaliśmy sobie tam przy piwku czy coś. Ja mówię, wiesz co, ja tak czasami myślę, może na jaki etat bym się załapał. On mówi, Arek, ty się nie nadajesz do korporacji, chłopie kochany. Z twoim podejściem do życia. Czyli generalnie, wiesz, to jest praca, która jest dla mnie dobra i mam zamiar to kontynuować. Czyli cały no czas ty masz taką pozycję na rynku, Arku, no też umówmy się, tak, bo jakby ja uważam, że korporacji też nie ma co demonizować, bo ja sama uważam, że bardzo wiele się tam nauczyłam i to był dobry etap i tak dalej, natomiast właśnie, no to już też, no nie tylko szczęście, no bo dużą determinację, duże doświadczenie, no jakby, no wiem, ja pamiętam, no mistrza sprzedaży, no to już tam w 12 roku, no to mi polecano, tak, więc wiesz, jakby, no to już gdzie jesteś, więc, ale zawsze mnie ciekawią te plany, bo zobacz, że osoby o takiej już wysokiej pozycji, które są dla niektórych autorytetami, też mają zawsze bardzo ciekawe takie, wiesz, takie plany na przyszłość, że nie zamykam, tak. To jest jakby ten standard, tak? Bo jeszcze nad kilkoma rzeczami pracuję. Nad jedną powiem ci już 12 lat. To jest trudny temat, ale już pierwsze jakieś tam kroki zostały poczynione. To jest taki projekt bardzo ważny i poważny. Na razie nie chcę o tym mówić, bo to jest... No nie mogę, nie mogę po prostu powiedzieć. No, jak to się ukaże, no to będzie, tak? Ale na pewno jest to coś, czego nie ma. Nic o coś, czego nie ma, a moim zdaniem jest potrzebne i kilka osób na stanowiskach profesorskich, dziekańskich i tak dalej, wielu biznesmenów zgadza się z tym, że to jest ta droga i w tą drogę by trzeba było generalnie pójść. Czyli to jest łączenie różnych światów.
czy łączenie świata biznesu, łączenie świata nauki, łączenie studentów, łączenie świata trenerskiego, konsultacyjnego i stworzenie takiego pewnego modelu, który ja gdzieś tam mam w swojej głowie i pracujemy nad tym, no nie jest to łatwe, tak? Nie jest to łatwe, bo gdzieś tam są jakieś bariery, gdzieś tam są jakieś opory, głównie mentalne wielu osób i z wieloma osobami zaczynałem, no i się musieliśmy rozstać niestety, bo bo nie o to mi chodziło, tak? Trzeba wyjść poza standardowy sposób myślenia, to co ty mówisz. Wystarczy wziąć czasami mapę myśli, narysować i na którejś tam wiesz, linii, gdzieś tam w jakimś miejscu się pojawia coś, czego, na co byś nie wpadła nigdy. Wiesz, o co chodzi, nie? No, wiesz, ty masz jeszcze ogromne doświadczenie i to też jakby kwestia podążania za tą intuicją, nie? Że to nie jest tak, że wiesz, że coś jest trendem, bo już wszyscy to robią. Nie, tylko no, ty robisz pewne trendy i ja myślę, że też robię pewne trendy, tak właśnie no, samo to, że ktoś tam potem kopiuje coś, tak, można się denerwować, ale to znaczy, ale też za jakimiś podążamy, tak, no i tutaj masz ten feedback z rynku, bo jesteś w grze, jesteś ciągle z tymi ludźmi na bieżąco, więc też widzisz to, prawda? Tak, tak. Też pracujemy nad jakby powrotem pewnych dobrych wzorców szkół handlowych, które istniały w Polsce przed zmianami ustrojowymi, bo pewne wzorce były dobre i fajnie by było do nich wrócić jako nasze polskie modele, które się sprawdzają i które też bardzo dużo pomogą rynkowi, różnym branżom, które mają ogromny problem z rotacją pracowników. I pracujemy nad takim modelem, no zobaczymy, jak się uda, to ruszy to od września, na pewno coś o tym napiszę, na pewno coś o tym powiem. Ruszy to od września, jeżeli już, i to będzie taki jeden z pierwszych przykładów właśnie, że możemy wdrożyć te stare jakby wzorce, stare, ale w sensie jare wzorce, przełożyć je na świat współczesny i spowodować, że pracodawcy będą mieli pracowników, którzy nie będą im uciekać, wiesz, którzy nie będą rotować, bo oni będą dostawali pewną wartość, którą nie dostaną nigdzie indziej na rynku. Też nad tym pracujemy. Kolejna sprawa, też mam pewne plany wydawnicze, bo tutaj się połączyłem z Akademią Negocjacji z Pawłem Gołębieskim, który jest takim znanym negocjatorem w Polsce i mamy pewne plany wydawnicze odnośnie takich książek, których w Polsce nie ma w ogóle i nie wiem dlaczego ich nie ma. O tym też z profesorem Dalczykiem rozmawialiśmy między innymi, że są pewne pozycje, które się powinny w Polsce pokazać, bo są bardzo ważne i też zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę o tym rozmawiał tutaj też na kolejnym spotkaniu właśnie w piątek. No jest tam, są różne takiego rodzaju projekty. Chcę też tą moją książkę Słowa Mocy już rozszerzyć o dalszą część. Już mam pomysły, co tam dopisać. W trakcie wydawania pojawiły się i chcę to rozszerzyć. I tutaj myślę, że też jest dużo do zrobienia. No to ja trzymam kciuki, zaintrygowałeś mnie tym 12-letnim projektem, który dojrzewał, ale to może tak jak z tą pierwszą książką, że na pewne rzeczy musi być odpowiedni czas, nie? Czasami rynek jest niegotowy po prostu, wiesz, no nie możesz wyjść z czymś, co jakby, no nie wiem, no wiesz, ludzie perswazję, znaczy może nie inaczej, komunikację językową bardzo często kojarzą z perswazją, z wywieraniem wpływu, patrz, równa się NLP. I w momencie, kiedy my mówimy o pewnych rzeczach, ludzie mówią, a to jest NLP. Nie, no to nie jest NLP, tak? To muszę mieć świadomość, że NLP to pozbierało z różnych rzeczy, wiesz, i dało jakąś tam ikonę i poza tym NLP nie jest metodą na manipulowanie ludźmi, no to też jest takie duże uproszczenie. No wiesz, to też jest uproszczenie i też trzeba zobaczyć te korzenie, z czego coś wychodzi, bo często idee były słuszne, a później już, wiesz, jakby były dopisane różne, prawda, historii i przeznaczenia. I wiesz, i to myślę, że tak jak z naszymi warsztatami, konsultacjami czy szkoleniami, tak, no to też właśnie tutaj trzeba wiedzieć jakby, że to zostanie dobrze zastosowane, tak, że jakby będzie to etyczne, bo to też sprzedaż powinna być moim zdaniem etyczna, jak biznes. Arku, także bardzo dziękuję ci, serdecznie gratuluję jakby i dotychczasowego dorobku i dziękuję ci za to, że też się podzieliłaś tymi swoimi doświadczeniami, więc też fajnie było tak zesrzeć z tobą, różne skonfrontować, myślę, że będzie jeszcze okazja, także dziękuję ci ślicznie za tą rozmowę, za ten czas
no trzymam kciuki, też Arka można znaleźć właśnie na przykład na LinkedInie, zachęcam też do jego książek, no bo to rzeczywiście jest taki zbiór fajnych elementów, wartych zobaczenia. Ja też dziękuję za zaproszenie, za bardzo ciekawe, niektóre trudne pytania, które kazały mi zastanowić się nad rzeczami, nad którymi się na co dzień nie zastanawiam, bo to tak często jest. Cieszy mnie też, że nie w 100% się wszędzie zgadzamy, co pokazuje, że jeszcze jest bardzo wiele elementów, obszarów, przestrzeni, w których można działać, można funkcjonować, można je rozwijać. Także ufam, że ta nasza rozmowa też kilka osób zainspiruje do poszukiwania, do uczenia się, do rozwijania, bo każdy ten świat widzi inaczej, każdy ma inny potencjał, każdy ma inne możliwości. Jeżeli to wszystko się uda fajnie połączyć, to będziemy mieć bardzo dobre efekty. Dziękuję bardzo. No tym bardziej, że my te wartości myślę, że mamy podobne i jakby chyba jak od tego się wychodzi i to czasami wiesz, szczególnie, że się zajmujesz słowami, to te definicje mogą się różnić i te definicje też z tych naszych rzeczy wynikają, a chodzi o to, że gdzieś tam w korze się zgadzamy, tak, więc to też jest istotne. Także ślicznie Ci dziękuję i zapraszam wszystkich właśnie do odsłuchania, do zobaczenia, do tych książek, bo szczególnie, że one są praktyczne i to chyba jest najważniejsze, bo to, co też mówiliśmy, że patrzenie przez pryzmat innych firm czy amerykańskich historii do biznesu po prostu się nie sprawdza. Trzeba gdzieś znaleźć te swoje elementy praktyczne. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do widzenia, cześć.